No bo czas tutaj na dobre zadomowić się w Macclesfield, czy Macclesfield Town. Nie mam pojęcia, co to jest za klub, chociaż istnieje od 1874 roku. I ma herb podobny do Chelsea, aczkolwiek wydaje mi się, że może być starszym klubem niż Chelsea, więc to może Chelsea ma podobny herb do naszego zespołu. Znaczy klubu, nieważne. Ważne jest to, słuchajcie, że wjeżdżamy w nowy sezon już z czerwoną oceną, mimo że my zakończyliśmy sezon całkiem nieźle, no ale zmiana zespołu, a w zasadzie zwolnienie nas z poprzedniej roboty sprawiło, że no wygląda to jak wygląda i trzeba jakby przyjąć ocenę poprzedniego menadżera. Z tego co pamiętam, rozwijaliśmy tutaj gościa, który jest na miniaturce, czyli naszego własnego Marcusa Rashforda, którym jest oczywiście Griffiths, mający jeszcze niestety tylko 15 lat, ale mam nadzieję, że za niedługo osiągnie wiek legalny i będziemy mogli go... chciałem powiedzieć, że będziemy mogli go wykorzystywać, ale to brzmi bardzo źle, słuchajcie, mam nadzieję, że będziemy mogli korzystać z jego... Nie, to też... Będziemy mogli mieć go w składzie po prostu. Słuchajcie, też chcę wam bardzo serdecznie podziękować, że mimo, że ta kariera idzie nam mega ciężko, to na streamach pojawia się bardzo dużo osób, kiedy ją robi i przede wszystkim wyniki na kanale Koza Stream, zarówno wyświetleń, ale przede wszystkim łapek w górę i komentarzy są bardzo fajne. Za to wam bardzo dziękuję, bo to pokazuje, że to jest fajny kierunek i mimo, że jest ciężko, to jeszcze spróbujemy tutaj powalczyć. Tak jak mówię, może się okazać, że będzie zbyt ciężko, i następnym razem, jeżeli na przykład tutaj się zakopiemy w tej karierze i się okaże, że to nie ma sensu, to spróbujemy w Segunda Division, ale bez zmiany klubu po prostu. W tym momencie będziemy starali się to robić w ten sposób. Nie będę robił złotych treningów z tego powodu, że nie ma, z tego co widzę, złotego treningu, który dawałby wytrzymałość, a nauczony doświadczeniem Valente musimy robić wytrzymałość, bo bez tego nie ma sensu robić juniora, bo jeżeli nie ma wytrzymałości, to go zdejmuje komputer za szybko i to jest bez sensu, po prostu. Dobrze, weźmy podania trudne, jeżeli mamy jakieś. Orientacja, długie podania, myślę, że to się może przydać jednak skrzydłowemu, aczkolwiek nie wiem, na co wpływa orientacja, przyznam szczerze, jeśli chodzi o FIFA, jakby za co ona dokładnie odpowiada. Strzelanie, czy mamy jakieś dostępne? Niestety nie. Stałe fragmenty gry za to mamy. Bezpośredni rzut wolny, o, to by nam się bardzo przydało. No i zobaczmy, czy jeszcze mamy jakiś sugerowany. Sugerowanych nie ma, stałych fragmentów gry może coś się jeszcze znajdzie, niestety nie, strzelanie nie, ale obrona będzie, a zawsze obrona jest przydatna, żeby jednak ten obrońca, ten skrzydłowy potrafił coś tam ogarnąć. I zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało dalej. Jaki klub? Słuchajcie, ja nie wybrałem klubu. Jeżeli ktoś jest nie na bieżąco, na kanale Koza Stream ma wszystko, jak to wygląda z tą karierą i tak dalej. Dobra, tak więc słuchajcie, chwileczkę sobie czekamy, dając czas na rozwój naszemu zawodnikowi. Zobaczymy, jakie oferty przyjdą. Musimy sprawdzić, jaki mamy budżet. Musimy się zastanowić, jak to zrobić, słuchajcie. Naprawdę, bo nie wiem. Odmawiam oczywiście turnieju, bo uważam, że żaden zespół naszego kalibru nie zostałby zaproszony, chociaż może uważacie, że powinienem przyjąć. Nie wiem sam, słuchajcie, naprawdę nie wiem, bo z jednej strony, jeżeli byśmy mieli turniej w Anglii, to ma sens, albo ogólnie we Wielkiej Brytanii, czyli Szkocja, Walia, albo gdzieś w Irlandii, to by miało sens, ale jeżeli się zaraz okaże, że mamy mieć w Szwajcarii z, nie wiem, z FC Sion i tak dalej, to nie ma sensu po prostu. Więc uważam, że to jest jakby tak nierealistyczne. Ja wiem, że jest kasa, słuchajcie, ale my jesteśmy klubem okręgowym w zasadzie, więc o to mi chodzi. Dlatego ja, wydaje mi się, tam są takie małe angielskie. Bo problem jest taki, że się nie możemy wycofać, nie? Dobra, wezmę i zobaczmy, co tutaj jest. No i właśnie to jest to, czego nie chciałem. Jakby zespoły są słabe. To jest to, czego nie chciałem. No dobra, ale weźmiemy sobie w takim razie... Weźmiemy sobie... Nie da się odrzucić już. To jest bez sensu. Ale na ten turniej towarzyski, z tego co widzę... Czekajcie, zastanawiam się, który by wybrać tu. Weźmy sobie ten najgorszy. Poziom trudności. Nie rozumiem, trochę ten jest najwięcej się zarabia. Zastanawiam się, słuchajcie, co możemy tutaj, żeby były najgorsze zespoły. To są jakieś Cork City, ten CEU kojarzę. Weźmiemy sobie ten holenderski.
uznamy, że nas ktoś zaprosił, wiecie, na taki turniej, dobrze, no chcieliście, to wziąłem, ale to jest też dla nas, po prostu nie będziemy ich brali, do Championship nie będziemy brali, jeżeli awansujemy w ogóle. Damian Malinowski, wielkie dzięki za dotację, siema, pozdrawiam, również cię pozdrawiam, Damian, bardzo dziękuję za donate. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co tutaj będzie. Tarcza Starego Kontynentu, przybycie zawodnika, któremu obiecaliśmy kontrakt i przybywa drugi zawodnik. Muszę zobaczyć, kto to jest, bo przyznam szczerze, ja już nie pamiętam, jakich my tutaj zawodników zatrudniliśmy i kto tutaj, kto to tutaj będzie. Shiliang, nie wiem, czy ja z nim negocjowałem, nie jestem przekonany, ale mamy Kanona, z którym ja na pewno rozmawiałem i to jest człowiek, który wygląda naprawdę na fajnego zawodnika, SPPOPP, czyli raczej ta pozycja SPD by go interesowała, aczkolwiek wyniesiemy go na SP, żeby zgranie po prostu, znaczy zgranie, no wiecie, o co mi chodzi, żeby to miało ręce i nogi. Teraz patrząc na tą jedenastkę, trzeba pomyśleć, kogo chcielibyśmy tutaj ściągnąć, bo no nie wygląda to dobrze. Przydałby się prawy skrzydłowy, lewy skrzydłowy, środkowy obrońca, lewy obrońca, prawy obrońca. Na dobrą sprawę przydałaby nam się cała nowa jedenastka oczywiście. Jak zwykle będę starał się, słuchajcie, ściągać zawodników, którzy no, są jakby ze Stanów, bo wydaje mi się, że to ma najwięcej sensu. Musimy mocno także spróbować wyskautować sobie część zawodników. Na przykład tutaj jest taki 23-latek. Zobaczymy, kończy mu się kontrakt niedługo, więc może też jego cena nie być jakaś zaporowa. Patrzę jeszcze na tego typu zawodników. Zobaczymy, co nam tutaj wynalazł nasz scout i damy ich sobie na taką głębszą obserwację. Oczywiście będę starał się kupić też młodszych graczy. Aczkolwiek szczerze, jeżeli jest ktoś 22-23-letni, to wydaje mi się, że powinniśmy nadal skupiać się też na takich zawodnikach, nie tylko takich 18-19-letnich, bo umówmy się, tych 18-19-latków możemy ściągać, ale fajnie by było zrobić wreszcie wynik sportowy, czego nie mieliśmy poprzednio, bo to mogło nas też zgubić. Dostajemy ofertę z Zagłębia Sosnowiec, ale zobaczmy w takim razie, słuchajcie, na początku, jak my w ogóle wyglądamy finansowo, jak to się prezentuje. Mamy 2,5 miliona na transfery, ale to jest bardzo złudne. Mamy około 1,5 miliona, tak patrząc realistycznie. Więc jest to naprawdę fajny budżet. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda zwiększenie budżetu transferowego. Okej, to jest naprawdę fajny budżet, słuchajcie. Można z nim coś czarować. Zobaczymy sobie na początku wolnych, zawodników. Ja dziękuję za kolejny donate, bo widzę, że tutaj coś wpadło. Zobaczmy, od kogo. Bomberman, siema za to, że Kozak filmy i live'y, donecik dla ciebie, pozdrów Filipa z Suwałk. Pozdrawiam Filipa z Suwałk, pozdrawiam Filipa, bardzo serdecznie dziękuję za dotację, za wsparcie streama i cieszę się, że to, co robię, ci się podoba. Dobra, czekajcie, w takim razie zobaczmy sobie zawodników, którzy są wolni z Anglii, Szkocji i tak dalej, bo może się okaże, że akurat będzie jakiś zawodnik, który by nas interesował. Zobaczmy sobie wolnych Anglików, czy są jacyś. Jest dwóch całkiem młodych, więc może to są jakieś odrzuty szkółek większych klubów, więc damy ich sobie na obserwację. Zobaczymy, co nam tutaj znajdzie, jeśli chodzi o nich nasz scout. Dodatkowo zobaczmy sobie w takim razie Szkocję. Scotland. Where is Scotland? Mój akcent jest tragiczny. Nie umiem robić impressions. Zobaczmy, nie ma żadnego wolnego Szkota. Zobaczmy w takim razie jeszcze... Zobaczmy jeszcze sobie w takim razie Irlandię. Jest Irlandia Północna. Zaraz będziemy patrzyli. Nie ma Irlandczyka tego. Zobaczmy sobie w takim razie Północną Irlandię. Nie ma żadnych zawodników. Zobaczmy, słuchajcie, sobie w takim razie jeszcze Walijczyka jakiegoś. Czy jest może ktoś wolny z Walii? Niestety tutaj także nie mamy wolnych Walijczyków. Więc no jakby patrzyliśmy na Brytyjczyków, tych, którzy są. Mamy tych Anglików. Więc teraz, słuchajcie, nie pozostaje nic innego, tylko czekać, żeby nam się ładnie to wszystko wyskautowało. Mamy też przed sobą pierwsze spotkanie. Chciałby w nim wystąpić jakiś zawodnik. Zaraz zobaczmy, kto to jest. Prawy obrońca. Damy, słuchajcie, tutaj wszystkim wystąpić, żeby...
żeby morale szły do góry. I mamy też dotację Super Chat. Wielkie dzięki Storm of Football. Jutro obchodzę 18 urodziny. Dziwnie się z tym czuję. Wszystkiego najlepszego, stary. W takim razie, słuchajcie, cały czat. Wszystkiego najlepszego. Wielkie dzięki za Super Chat. No i co? Teraz pełnoletność. Pamiętaj, odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie. A tak naprawdę powiem ci, że to się nic nie zmienia. Przynajmniej dla mnie się nic nie zmieniło, przyznam szczerze. Więc wszyscy 100 lat na czacie, wszyscy dla ciebie. Ja ci życzę wszystkiego najlepszego. No i co? I wkraczasz w pełnoletność. Gratulacje i trzymam kciuki, żeby ci się wszystko udawało, stary. Cyk, wygrywamy pierwsze spotkanie 3-1. Ciekawie. No gramy tak, jak ja nie lubię, czyli ryzykujemy podstawowych zawodników, przez co na przykład mamy kontuzję na 4 tygodnie Tyrona czy tam innego Marsza. Ale no, jak już jesteśmy w tym turnieju, wykorzystajmy to, dobrze? Wykorzystajmy to, nabijmy formę, tak jak nabijał ocenę ogólną Griffiths, co bardzo mnie oczywiście cieszy, bo staram się jak najszybciej, żebyśmy rozwinęli tego zawodnika, bo jest to dla mnie istotne. Tak więc Storm, widzisz, jak wszyscy ci życzą najlepszego. Zobacz kogoś z Holandii, ale słuchajcie, chciałbym jednak skupić się na tych Wyspach Brytyjskich, bo wydaje mi się, że troszeczkę zbyt hura podchodziliśmy do tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, słuchajcie, dalej. Jakby wydaje mi się, że powinniśmy bardziej skupić się że bardziej powinniśmy się skupić na tych... O Jezus, nie zmieniłem, dobra, niech samemu sobie to zmieni. Że bardziej powinniśmy się zwyczajnie skupić na zawodnikach z Anglii i budować to w ten sposób, a nie latać po jakichś, wiecie, ratować się jakimiś Indiami, Turcjami i tak dalej, bo to nam nie szło w zeszłym roku, po prostu. No ta plaga kontuzji na początku bardzo mi się nie podoba. No źle to wygląda, tracimy napastnika i... Ach, no to jest ten problem, słuchajcie, to jest naprawdę ten problem tych turniejów, że jeżeli chcesz coś ugrać i grasz tym lepszym składem, to bardzo ryzykujesz. FC Zwolle, czy nie wiem jak to się czyta, na nas czeka za chwilę, ale tutaj scout znajduje nam nowych zawodników. Ja ich sobie, słuchajcie, wszystkich będę tutaj, na nich wszystkich będę patrzył, bo mam nadzieję, że też to, że oni wszyscy są na krótkich kontraktach, sprawi, że zespoły będą bardziej przychylne, jeśli chodzi o odstąpienie od nich. No i ceny powinny być niższe. Tak jak w rzeczywistości, no nie? Bo po prostu wtedy zawodnicy są dużo tańsi. Chile pokonuje rywali Peru. My w takim razie, słuchajcie, musimy tylko zmienić tutaj jedną rzecz. Znaczy, to nie ma nic wspólnego z meczem Chile-Peru, ale musimy zmienić tutaj jedną rzecz, a mianowicie... fajnie by było z tego napastnika, który miał kontuzję, po prostu wywalić, bo bez sensu jest troszeczkę trzymanie go na boisku, kiedy on nie jest w pełni sił. Dobra, tak więc słuchajcie, czekamy na mecz. Jak na razie idzie nam świetnie, z tym zespołem raczej przegramy, no bo to jest ekstra klasa holenderska. Więc ja tutaj nie spodziewałem się niczego innego i gdybyśmy tu wygrali, to byłbym naprawdę bardzo zaniepokojony. Zobaczmy, co się dzieje dalej, bo zaraz powinny nam zacząć przychodzić... tutaj informacje. Ładnie nam się ten Griffiths rozwija. No, cały czas mam nadzieję, że to jest ktoś, z kogo będziemy mogli tutaj korzystać. Krezebety w tym sezonie odpalą. Oczywiście, że odpalą, bo to był dobrze zbudowany zespół. Jakby ja nie wiem, czemu to tam nie zadziałało, przyznam szczerze. Nie mam zielonego pojęcia. Zobaczmy, przychodzą do nas jakieś informacje. Cameron nie czuje się na siłach. Dobrze, nie ma problemu. A Billset chciałby zagrać. Dobra, czyli wypuszczamy Natana i ściągamy Natana. Spoko. Nie ma problemu, słuchajcie. Jakby tutaj bardzo chcę się słuchać zawodników, żeby nie było problemów potem w sezonie z jakimiś ich, wiecie, z jakimiś ich kontuzjami. Żeby też nie było problemu, że są niezadowoleni z jakiegoś powodu. Więc jakby tutaj robię tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I czekamy cały czas, słuchajcie, na scouting, który prowadzimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiem, że chcielibyście, żebym wypożyczał zawodników z Premier League. Ja też bardzo bym chciał. Tylko pamiętajcie, niestety, problem jest taki, no tutaj jakby nic dziwnego, że tak się skończyło. Pamiętajcie, niestety, problem jest taki, że ci zawodnicy w dużej mierze nie będą chcieli do nas przyjść i o tym musimy niestety pamiętać. No ale to, co ważne, słuchajcie, budujemy tutaj sobie tak, zarabiamy pieniądze, budujemy relacje z zawodnikami, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo
fajna sprawa. Dobra, tak więc teraz czekamy na raport skautowski. Na szczęście odpadliśmy z tego turnieju, więc będziemy mieli teraz dużo wolnego czasu. No i spływają do nas powoli właśnie te raporty. Oferta transferu za Wilsona. Zaraz zobaczymy, kto to jest, bo ja przyznam szczerze, nie mam pojęcia, jaki to jest zawodnik, bo niestety jeszcze nie znam tych graczy. Jest to jeden z naszych napastników. Tam wydaje mi się, że mamy troszeczkę... graczy. No tak, bo napastników mamy trzech. Tak samo, w takim samym wieku. Znaczy, o takiej samej ocenie ogólnej. Ten jest średni i proponują nam za niego całkiem przyzwoite pieniądze, więc jeżeli... jeżeli, słuchajcie... jeżeli się zgodzą na troszeczkę większe pieniądze, to ja go sprzedam. Nie ma problemu w takim razie. Zlecimy negocjacje. 320. Ok. Wydaje mi się, że to są dobre kryteria za tego zawodnika. Jak się nie zgodzą, to nie ma problemu. Nic się nie stanie. Bardzo dziękuję za dotację, Patrinio. Ola Koza, mam dwa pytania. Jeden, czy byś spróbował swoich umiejętności w mobilnej wersji FIFA? Dwa, jak oceniasz formę Manchester United? No, wczorajszy mecz... Wczoraj był ten mecz? No, powiem tak, ciężko ocenić o tyle formę Manchester United, kiedy mają tak dobrego bramkarza, bo... Znaczy, inaczej. Punktowo forma jest wybitna i jakby tyle zwycięstw i taki debiut Solskjaera, czapki z głów. Ale gdyby nie De Gea, to ten mecz mógłby się skończyć zdecydowanie inaczej i inaczej byśmy rozmawiali w ogóle o tym spotkaniu, ale no... słuchajcie, statystyka nie kłamie, wystarczyło 6 kolejek, żeby dogonić Arsenal, który zaczął dołować strasznie. No i co mogę powiedzieć? No fani United są w niebo wzięci pewnie teraz i mają ku temu powody. Aczkolwiek z drugiej strony czułbym się o tyle... źle na ich miejscu? Że ci piłkarze potrafili tak grać, ale nie chcieli tak grać, mi się wydaje. Ja o tyle byłbym troszeczkę, wiecie, ja bym troszeczkę był... tak bym sobie myślał... No... Tak trochę słabo, że grasz w tym klubie i trochę ci, i grasz na zwolnienie trenera. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Ale nie, no, Paul Pogba zagrał świetne spotkanie. David De Gea zagrał niesamowite spotkanie i no, co mogę powiedzieć? Wiecie, że ja nie jestem fanem Manchesteru, ale staram się być obiektywny i obiektywnie, no, forma jest wybitna. Aczkolwiek, tak jak mówię, ocena tego meczu byłaby absolutnie inna, gdyby nie forma Davida De Gea, bo tam równie dobrze mogłoby się skończyć dużym zwycięstwem Tottenhamu, bo to, co De Gea wyciągnął, było nieprawdopodobne. Ja bym się nie dziwił, gdyby tam było 3-1 z innym golkiperem, no nie? Więc to było naprawdę niewiarygodne. Speed Carlito, witam serdecznie. Witam, powodzenia życzę, przyda się, oj, przyda się. Wielkie dzięki. Kuba Lewandowski. Siema Kozo, jakiś czas temu zrobiłem tą samą karierę co ty i udało mi się awansować w każdym sezonie, a junior rozwinął mi się do 90 i poszedł za 150 milionów. No to gratuluję, naprawdę gratuluję. Chciałbym tak. Spróbuj De Ligta wypożyczyć. Tak, na pewno wypożyczę do czwartej ligi angielskiej jednego z najbardziej rozchwytywanych albo jednego z najbardziej upragnionych obrońców europejskich. Który jest warty więcej niż klub i nerki wszystkich pracowników i zawodników. Siema Domson, witam serdecznie. Dobra, słuchajcie, bo przyszły te raporty, a ja troszeczkę na nie nie zwróciłem uwagi, więc zobaczmy, jak to wygląda. Callum Robinson to jest bardzo ciekawy gracz, ale no nie ma niestety możliwości, żebyśmy go ściągnęli. Chyba, że jest szansa wypożyczenia, aczkolwiek nie wydaje mi się. Zobaczmy, co nas czeka tutaj dalej. 59 nas nie interesuje, 54 tak samo. Tutaj cały czas czekamy. Weźmy sobie szczegółowe informacje, będzie łatwiej. Chociaż 59. Powiem tak. Ten gościu ma 59 lat. Ma 59 oceny ogólnej, wieku 18 lat. Wydaje mi się, że to może być ciekawy zawodnik. Ten już nie. 250 to jest jego cena. Więc to jest naprawdę niezła. To jest naprawdę niezła ocena ogólna. To jest naprawdę niezła ocena. Boże, niezła cena. Przepraszam, jestem zmęczony. Chyba go kupimy. Co wy o tym sądzicie? Wydaje mi się, że powinniśmy pomyśleć o negocjacjach. Dodam go do listy. Co my mamy dalej? Prawy obrońca. Nie. Lewy obrońca. Dodam do listy, ale raczej średnio. Środkowy obrońca. Uła, bardzo chętnie. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie. To wygląda naprawdę spoko. Jack Rose.
Dodamy do listy, bo możliwe, że chcielibyśmy go wypożyczyć. Prawy pomocnik, wyglądający naprawdę obiecująco. Środkowy pomocnik, wyglądający genialnie. Nie wiem, czy nam się uda go ściągnąć, ale on wygląda naprawdę znakomicie. Ten środkowy obrońca, no jakby możemy, myślę, celować troszkę wyżej. Środkowy pomocnik jest ok, ale uła, ten lewy obrońca wygląda naprawdę dobrze, jak na nasze warunki. Oczywiście obiektywnie to nie jest świetny zawodnik, ale wiecie, o co mi chodzi, więc mamy naprawdę fajnych zawodników tutaj znalezionych. Spróbujmy w takim razie ich do siebie pościągać. Zobaczmy w takim razie, ocenę ogólną ich sobie ułóżmy. Jeśli chodzi o tego gościa, jedynie wypożyczenie by mnie interesowało, ale no ich nie interesuje, więc nie ma szansy. Aczkolwiek go sobie zostawimy, bo jestem ciekawy, jak będą dalej toczyły się jego losy. No i zobaczmy tego Niemca z Queens Park Rangers. Wypożyczenie ich nie interesuje, ma za krótki kontrakt. Tutaj w takim razie będzie też za krótki kontrakt. Czyli wszystkie te wytyczne, które są spoko, tylko że niestety tych wszystkich zawodników musimy pokupować, więc zaraz musimy zmienić wytyczne. No dobra, ale spróbujmy kupić tego gościa. Aha, super. To spróbujmy kupić tego gościa. Dla naszego klubu to jest naprawdę dobry transfer, tylko musimy bardzo mocno tutaj się z nimi... musimy się mocno z nimi przepychać. Papirus, wielkie dzięki za dotację. Witam, Józrowie, pytam. Chciałbym zaproponować ci kilku zawodników. Kevin Lara na prawą obronę. Zaraz będę, słuchaj, nie będę tego czytał, bo nikogo nie interesują te nazwiska jako nazwiska. Zaraz je sobie tutaj wpiszemy, tylko skończę te negocjacje. Ale bardzo dziękuję za propozycję. Bardzo dziękuję za propozycję. Mam tylko prośbę, żebyście, ja bardzo to doceniam, tylko starajcie się sami selekcjonować, że tak jak tutaj dajesz na przykład dwóch środkowych obrońców, wybierz jednego albo jednego ofensywnego zawodnika, bo jak dajesz tylu, to jest bardzo dużo tu wpisywania i tak dalej, więc jakby liczę na wasz nos też i dawajcie na przykład jedną, dwie propozycje, ale takie już naprawdę solidne pod nasze potrzeby, ale bardzo dziękuję, jakby nie wiedziałeś o tym, więc zaraz będziemy to wpisywali. Dobra, słuchajcie, wymiana piłkarzy raczej ich nie zainteresuje, zaoferujemy w kwotę za piłkarza. Warty 800, 500, bo to jest naprawdę duże pieniądze są dla naszego zespołu. 800, 700, bo to jest naprawdę dużo hajsu. To jest naprawdę dużo hajsu i nie jestem przekonany, czy on jest warty tych pieniędzy, więc na razie go sobie tutaj odłożymy. Bo chyba wolałbym jednak na przykład kupić tego zawodnika. Zobaczymy, zaproponujemy kup... A, nie zaproponujemy, no tak. Nie zaproponujemy kupna, za to zastanowimy się nad tym. SPD, SP, tak, tutaj chcę porozmawiać. Zaproponujemy podpisanie, bo tutaj tygodniówka powinna być nieduża. Zaproponuję 1000, jak się obrazi, to do niego wrócimy. To do niego wrócimy. Fajnie, że jesteś, będziesz... Rotacyjne chciałbym ci dać. Dobra, dam ci ważne, najwyżej będę musiał cię sprzedać i tak wyjdę do przodu. Dalej, 5 lat, bo jesteś młody. 3 lata. 4 lata. Okej, spoko, miło, że się dogadaliśmy. Nie będzie klauzuli odstępnego, to jest chyba oczywiste. Zarabiałeś, stary, 1000 i premia za podpis 500 funtów. Dobrze, wydaje mi się, że to jest uczciwe bardzo. Wydaje mi się, słuchajcie, że to jest bardzo uczciwe. Chociaż ktoś pisze, że 1000 to dużo za dużo. No i... musicie wziąć też pod uwagę, że jakby to jest zawodnik, którego my pozyskujemy jednak za darmo, tak? Więc... sam nie wiem. Poczekamy, słuchajcie, chwilę, żeby się skończyły tamte scoutingi. Chociaż czekajcie, stop, zatrzymaj, okej. W sprawie negocjacji kontraktu, zaraz będziemy rozmawiali. Ale teraz przyszło nam kolejnych paru zawodników, których możemy wziąć na tapetę. Ja jeszcze muszę zobaczyć te propozycje od Papirusa. 60... To jest ciekawa opcja. To też jest ciekawa opcja, więc tak. Tego dajemy sobie do listy. I to jest nieduża inwestycja. Tego damy sobie do listy. Czekajcie, zobaczmy. Okej. No ten nas nie interesuje, bo to jest za... No to jakby takich graczy mamy. Takiego gracza nie mamy, ale to nie jest aż taka różnica, żeby za niego płacić pieniądze.
No czyli tych dwóch zawodników tutaj mamy. Dobrze. Zobaczmy sobie w takim razie te propozycje od Papirusa, jak to będzie wyglądało. Czy są gracze, którzy by nas tu mogli rzeczywiście zainteresować? Zaproponował prawego obrońcę, którego my poszukujemy oczywiście. Więc zobaczmy sobie tych graczy, jak to będzie wyglądało. Kevin. Lara. Jest. Prawo obrońca, 17-letni. No tak, tylko że to jest zawodnik z Kolumbii. I zastanawiam się, słuchajcie, czy uważacie, że ściąganie tego typu zawodnika ma sens? Bo jakby jesteśmy klubem, który raczej nie miałby aż tak rozwiniętego scoutingu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że na poziomie czwartej ligi tak nie działa, ale z drugiej strony są jakieś bazy i tak dalej, więc z drugiej strony jest szansa spróbować ściągnąć takiego zawodnika. Kolejny gracz to jest Szwed, więc tak samo ciężko mi jest tutaj powiedzieć. Zobaczmy tego Erika, którego proponujesz. Erik, jak on się nazywa? Erik. Jest, zobaczmy. Erik jest z Holandii. Nie wiem, co ja mam dzisiaj. Ze Szwecji. Simone Piosari, to zakładam, że też nie będzie Anglik. Więc jakby wydaje mi się, słuchajcie, uważacie, że jest sens tak ściągać takich zawodników? Bo jakby pamiętajcie, no my jesteśmy kurcze. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra, ale słuchajcie, przede wszystkim muszę zrobić to, co zapowiadałem, że muszę zrobić, a mianowicie wytyczne, bo te wytyczne są złe. Znaczy, nie są złe same wytyczne, ale musimy edytować ją, bo te kontrakty są złe. Te kontrakty były złe, bo nam dawało zawodników na pozyskanie na kontrakcie. Więc sami rozumiecie. Więc damy sobie obiecujący 17-23. Nawet 16-23. Więc zostawimy sobie tą to i zobaczymy, co nam znajdzie, słuchajcie, co nam znajdzie teraz scout. Dobra, tak więc poczekajmy sobie jeszcze chwilkę, chociaż nie, bo tam jest ten gość od negocjacji. Mamy ofertę transferu za kogo? Za prawego obrońcę. Dobra, on jest stary, ja i tak go nie będę używał, znaczy nie chcę go mieć. Ja i tak go nie chcę mieć. Dobrze, zobaczmy w takim razie. Kurczę, no przydałby nam się dobre wypożyczenie z wyższej ligi, ale na to nie ma szans raczej. To jest problem. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Bo czy waszym zdaniem warto jest brać tego gościa? To jest bardzo duże wzmocnienie dla nas, ale to jest naprawdę drogi zawodnik, jeśli chodzi o nasze możliwości, bo to jest 700 tysięcy z tego, co pamiętam. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Widzę, że część z was chce, ale część z was uważa, że nie, więc tak. Ale widzę, że większość z was uważa, że warto. Dobrze, wy jesteście asystentami, słuchajcie. Negocjujemy. Zobaczymy, jakie będzie chciał pieniądze. Więcej niż trójkę tutaj nie dajemy, nie ma możliwości. Chciałbym koło dwójki go zatrzymać, chociaż jak widać tutaj zarabia czwóreczkę, więc będzie musiał troszeczkę odpuścić. 4 lata? Rok? No nie, mordo. Nie ma trampoliny, nie ma trampoliny. Bo to jest ewidentnie trampolina, nie ma. 2 lata przynajmniej cię musimy mieć. Aczkolwiek czuję, że to będzie jakiś dziki, ten menadżer coś czuje, że będzie jakiś taki, powiem szczerze. 2900, no tak, czyste konta i premia za podpis. Kontroferta, zmień, nie bawimy się w to. Usuń premię, 2900 ci mogę dać. Dobra, trójeczka może być, ale bez premii za podpis. Bez premii za podpis. Fajnie, że schodzisz, ale bez premii za podpis. Okej, dobra, wrócą do nas z premią za podpis. Nie ma problemu.
Nie ma problemu, mogą do nas wrócić z premium za podpis. My będziemy negocjowali swoje. Nie chcę mu dawać tej premii, po prostu nie chcę. Wilson, rozmowy z pełzu za niczym. Przecież mogłeś dać im mniej ten paku, nie, naprawdę, nie można dawać, słuchajcie, negocjować. Nie można dawać, negocjować ten. Nie można dawać, niestety, negocjować ewidentnie zawodnikom. Nie można dawać komputerowi negocjować na tym poziomie, bo on po prostu sobie nie radzi. Dobra, zobaczmy, czy jest tutaj ktoś ciekawy. I jest ktoś ciekawy. Ewan Lee, 17-latek, mogący grać na wielu pozycjach. Podpiszemy sobie z nim kontrakt oczywiście, bo wygląda on naprawdę kusząco. Mam też Griffitha, ale no Dominik nie wygląda tak dobrze jak jego brat, więc niestety nie będziemy się tutaj rzucali na tego zawodnika. No bo co ja mam powiedzieć? No musimy być szczerzy. No jeden z braci jest po prostu lepszy, a jak zobaczycie, Sean Griffith, czy Sean Griffith, czy nie wiem nigdy jak się czyta to nazwisko, wygląda naprawdę, naprawdę obiecująco. W dodatku wygląda dobrze też Turner, i tego zawodnika musimy dać sobie w trening, bo on ma szansę znaleźć się niedługo między naszymi słupkami na dobre, dlatego też, biorąc pod uwagę to, jak wygląda Taylor, poczekamy sobie na trening, bo musimy zbudować nową bazę treningową dla naszych zawodników, znaczy nie bazę, tylko no wiecie o co chodzi, jednostki treningowe musimy przepisać zdecydowanie inne. Zatrzymaj, ej! Fantastycznie, reakcja menu jest tak szybka, że Usain Bolt przy tym wymięka. Dobra, Griffithowi robimy w takim razie te dwa treningi. Zobaczmy, sugerowane, jakie masz. Dobra, te dwa treningi mu robimy, bo wykończenie, siła strzału, wstawienie w ataku, ok. Te dwa treningi dajemy w takim razie Lee, żeby ten chłopak jak najszybciej się też tutaj wyrobił. Musimy tylko znaleźć, obrona, jest jakaś obrona, która ćwiczy wytrzymałość. Z tego co widzę, chyba nie będzie. Więc tak, jeden musisz mieć wytrzymałościowy trening, bo bez tego ani rusz, to już się nauczyliśmy. I drugi trening dostaniesz taki sugerowany. Trudny, sugerowany, gra w defensywie. A na to jedno miejsce wskoczy sobie tutaj Turner. Na trudne, okej. Dobra, więc słuchajcie, dobrze wygląda ta nasza szkółka. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Nketiaha raczej nie ma szansy sprowadzić. To jest problem, jakby, słuchajcie, jest wielu młodych zawodników z Premier League, których ja bym chętnie sprowadził. Jednym z nich jest znany w karierze w ogóle niesamowicie dobrze. Gracz, którego ja chętnie bym u nas widział, bo on by się tutaj odnalazł. Angel Gomez. Tylko problem jest taki, że wypożyczenie tego gościa skończy się fiaskiem, dlatego że on nie będzie chciał do nas przejść, czego ja nie rozumiem, a na niego nie będzie nas stać, ale może będzie, słuchajcie, zobaczymy. Mamy kolejne raporty dotyczące paru zawodników. Sprzedał się w dodatku ten stary prawoobrońca. Jeśli chodzi o lewą obronę, wydaje mi się, słuchajcie, że nie będziemy robili... Jeśli chodzi o lewą obronę, słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj olejemy ten temat. Z tego powodu, że... mamy tego młodego, ja zaufam w jego rozwój. To jest fajna opcja. Na napad, 23 lata, na nasz poziom, to może być, słuchajcie, mega wzmocnienie. Ja zaufam temu młodemu gościowi, bo mi się wydaje, że on się ładnie rozwinie. Mamy teraz optymalną liczbę trzech juniorów, którzy będą się rozwijali, mam nadzieję, całkiem szybko. Zaufamy w takim razie temu lewemu obrońcy. Nie będziemy ściągali tego gościa. Tą propozycję odrzucamy. Będziemy mieli tego typa, którego mamy, i zostawimy sobie tego gościa, który jest. Liczę, że on się po prostu ładnie rozwinie. Po prostu. Użyłem po prostu miliard razy, przepraszam. Teraz tak. Tego gościa nie potrzebujemy. Lindsay, czy oni się już wzmocnili? Cały czas nie, a to by było super wzmocnienie. Kogo my mamy dalej? Tego Gosa, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy nas na niego stać po prostu, bo to jest milion, jest jego wartość. Ale słuchajcie, gdybyśmy zrobili trzy transfery, Bennett, Goss,
w zasadzie cztery. Gomez i środkowy obrońca, to uważam, żebyśmy byli w domu, naprawdę. Naprawdę uważam, że byłoby nieźle. Kenta nie ściągnę, bo już widzę, że ma karetkę narysowaną, czyli znaczy, że raczej jest podatny na kontuzję, a tego nam absolutnie nie trzeba w tym klubie. Znaczy w żadnym, ale wiecie, o co mi chodzi. Dobra, bo posypało się po raz kolejny trochę propozycji. Daniel, czy taka rada, znaczy dotacji, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za wsparcie streama, witam w zarządzie. Taka rada, przy wyszukiwaniu zawodników do szkółki, patrz na cenę. Jeżeli ma powyżej 100 koła, to ma około 55, to wiem, staram się patrzeć na to, ale dziękuję za radę. Papirus, sorry, zapomniałem o tym, że ściągamy zawodników z Wielkiej Brytanii. Nie ma problemu, stary. Proszę, Matty Pollock, Rowe Griffiths, okej, znowuż trochę propozycji, ale wydaje mi się, że one mogą być naprawdę ciekawe, więc zobaczmy, kogo tutaj nam wyszukałeś, Papirus. Zobaczmy Mattiego Pollocka. Coś chyba... Czekaj, spróbuj. Czy to jest w ogóle Pollock, ten Pollock z hashtag United? Ej, jest Scott po... to jest... Ej, czy to jest ten z hashtag United? W ogóle gościu? Scott i Pollock, no tak, ej! Jeżeli ktoś ogląda hashtag United... Ej, jeżeli ktoś ogląda hashtag United u Spencera, to jest chyba on, no nie? A weźmy go sobie wyskautujmy, to jest chyba Scott i Pollock od Spencera, nie? To jest ciekawa opcja. Zobaczymy, jak on się rozwija. Może uda nam się kupić Scottiego Pollocka. Dobra, zobaczmy, kogo ty tutaj jeszcze dałeś, bo przede wszystkim interesuje mnie SP Curtis Jones. Cury ty i Curtis Jones, 18-latek, okej, zaczyna się dobrze. Liverpool, ale jest do wypożyczenia. Okej, jeżeli byśmy mogli go wziąć na 2 lata, to by była bardzo fajna opcja, bo w tym czasie może byśmy sobie kogoś rozwinęli. Tylko tak, no on jest do wypożyczenia, tylko czy on się zgodzi na wypożyczenie, nie? Bo Liverpool się zgodzi na pewno i wydaje mi się, że z Jurgenem będziemy nawet w stanie tutaj wynegocjować coś ciekawego, tylko wiecie, o co chodzi, no. Wiecie, o co chodzi, zobaczmy. Weźmy sobie na roczne w takim razie. Chciałbym 2-letnie, ale okej. Dobra, Jurgen. 40-60. Super. No i teraz czekamy. Jeżeli się uda go wypożyczyć, to by było super, naprawdę, bo to by nam mega pomogło. Jakby ja nie jestem do końca fanem wypożyczeń, o czym wiecie, ale z drugiej strony jakby bez tego też nie damy rady, moim zdaniem, wydostać się z tych lig dosyć szybko, więc jednak warto się też na tym skupić. Emil Smith-Rowe, tutaj jest bardzo ciężko wypożyczenie tego zawodnika. Zobaczmy, kogo jeszcze tutaj dałeś. Do tego Mattiego Pollocka nie mogę znaleźć, ale jeszcze jestem ciekawy tego Greenwooda, którego proponujesz. Mason Greenwood, 17-latek z Manchester United, wykazuje wielki potencjał, okej, zobaczmy w takim razie. Może uda nam się go podkraść czerwonym diabłom. A ja jestem jeszcze ciekawy jednej rzeczy, a mianowicie, słuchajcie, bo to widziałem na czacie, a on już powinien wrócić do Arsenalu. Może będzie chętny na kolejne wypożyczenie do niskiej ligi, no zobaczymy. Zobaczymy, może Unai stwierdzi, że jeszcze nie czas, że cały czas jeszcze nie czas. Zobaczymy, słuchajcie. Dobra. Czekamy w takim razie na raporty i wszystko. No i na odpowiedź samego zawodnika, czy do nas przyjdzie, czy stwierdzi. Moim zdaniem to byłby dobry ruch, ja tego nie rozumiem, bo ci gracze i tak nie dostają szans. Nie zostanie wypożyczony, no. A przecież oni by naprawdę mieli szansę rozwoju u nas, ja naprawdę tego nie czaję. Dobra, gramy z Newport, gramy u siebie. Kanon jak na razie nie wszedł najlepiej do zespołu. Bywa. Spokojnie myślę, że spróbujemy sobie go zastąpić. No właśnie, tylko kim? Rose'em chyba. No bo tutaj nie widzę innej opcji. Ale też mamy Camerona. Proszę bardzo, no tak, to jest nasz kapitan, to jest ten 27 lat, tak?
tak, nasz na kapitan. No i tu gdybyśmy mieli kolejnego środkowego obrońcę, takiego przyzwoitego, nie byłoby źle. No tylko prawego defensora nam teraz brakuje i tej pozycji będziemy musieli poszukać jako wzmocnienia. No zobaczymy, no Fitzpatrick tak samo nie jest w dobrej formie, tylko że tutaj na razie jeszcze nie mamy wzmocnienia, więc on z braku laku będzie grał. Datk też to sobie wystąpi. On nie jest w złej dyspozycji. No na razie jak widać ta forma jest dosyć taka nie najlepsza, ale ty masz strzałkę do góry. No więc no, skład troszeczkę troszeczkę mógłby być lepszy, ale sam, no ale robimy co możemy, sami widzicie. Mr. Rasmuff, wielkie dzięki za dotację, 10 zł poprzez super chat, bardzo doceniam, bardzo mi miło, że wspierasz stream w ten sposób. Dziękuję, witam w zarządzie. Zobaczymy, czy z twoim udziałem nasz klub też zagra lepiej. Gramy z Newport, który gra na 5 obrońców. I zobaczymy, czy będziemy w stanie się przedrzeć przez te szeregi defensywne, bo czuję, że tutaj będzie gra z kontry i te kontry były groźne. Przegrywamy 1-2, więc troszeczkę powoli startujemy z sezonem, no ale mam nadzieję, że uda nam się dokonać na tyle wzmocnień kluczowych, że będzie lepiej. A jak widzicie, zarząd jest całkiem zadowolony z naszych poczynań, bo nasza ocena ogólna idzie do góry, co dawno nie było widziane. Czekamy na raporty, słuchajcie, czekamy na raporty cały czas. Co gorsze, wstępujemy w sierpień, a niewiele się wydarzyło po naszej stronie transferów, ale sami wiecie, mamy na tyle mało pieniędzy, że ciężko jest tutaj, że ciężko jest tutaj, wiecie, no... coś zrobić. Ale może pieniędzy będziemy mieli więcej, bo zgłaszają się po jednego z naszych zawodników. Ja się zgodzę. Z tego powodu, słuchajcie, że chcę tego gościa, który kosztuje milion coś. Ćwierć miliona chcą dać. Okej, okay, dobra, wynegocjowaliśmy 30 tysięcy, w naszym przypadku to jest naprawdę duży sukces, mam nadzieję, że on tam odejdzie. Aczkolwiek czasami kluby, które zgłaszają się po naszych zawodników, są absolutnie kosmiczne, bo... No bo co mogę powiedzieć? No to jest jakaś dzika akcja. Dobra, spróbujmy ściągnąć tego napastnika, bo to jest ktoś, kto byłby absolutną gwiazdą naszego zespołu, słuchajcie. Ten Bennett byłby niesamowity, chyba że Greenwood. Dobra, poczekajmy na Greenwooda, bo to jest gościu, który może być dla nas zbawieniem. Gdybyśmy ściągnęli Greenwooda i Gomeza, czyli podkradli dwa młode talenty z Manchesteru, byłoby to fajne, uważam. I znaczy, takie miałoby to taki dodatkowy smaczek. No i miejmy nadzieję, żeby pomogło naszemu zespołowi, bo nie wygląda to dobrze. Wiem, że tamten gościu zarabia bardzo dużo, ale może spróbujemy jakoś go, wiecie, przekonać. Zobaczymy. Mamy ofertę odejścia kolejnego zawodnika, prawy skrzydłowy tym razem. Zgodzę się, bo on niewiele wnosi do naszego zespołu. Może w defensywę, ani all in w ofensywę, ale ja nie próbuję jeszcze w ogóle pójść w ofensywę przecież. A teraz gramy z Cardiff, to będzie mega ciężki mecz, a mamy Curtisa w... skautowanego. No szkoda, że ty gościu nie chcesz do nas przejść, bo byś się naprawdę mega rozwinął, no ale nie to nie. Tu 12 dni, tu 12 dni, tu 12 dni, więc czekamy. Aj, strasznie żałuję, słuchajcie, strasznie żałuję, no ale co zrobić. Dobra, wiecie co, mam to gdzieś. Próbujemy grać najlepszymi i albo to zaskoczy, albo nie zaskoczy, aczkolwiek w tych symulacjach jest po prostu dramat. Lewa pomoc, jest lepszy, to gra. Jest lepszy, to gra. SP chcecie. No SP, może być SP chyba, nie? Jak PSP? LSP? Jesteś na środku! Dobra, tak to możemy grać już 4-3-3, jeżeli jesteśmy tak ustawieni. Jesus. 4-3-3 z defensywnym zagramy. Spróbujemy tego ustawienia. Skład. I wtedy tak, mamy defensywnego. Mamy dwóch środkowych pomocników. Super. Lewa strona, jest lewy skrzydłowy. Ty jesteś prawym pomocnikiem, to graj prawego pomocnika. Spróbujemy zagrać asymetrię, jak kiedyś Ernesto Valverde. Nie wiem, czy Barcelona jeszcze gra, no myślę, wydaje mi się, że ma cały czas z tym Jordim Albą, który ma więcej przestrzeni po lewej stronie. Dobra, gramy czymś takim.
Gramy czymś takim, zobaczymy jak to wyjdzie, słuchajcie. Wydaje mi się, że to może mieć szansę powodzenia. No musi zaskoczyć wreszcie po prostu. Gramy teraz też z Cardiff, to będzie mega ciężkie spotkanie, no bo to jest mega dobry zespół. No to jest Premier League, tak? No ale zobaczymy. To by było naprawdę gigantyczne zwycięstwo. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, dotacje, bo tu Aboberowski. Hej Koza, jesteś najlepszym youtuberem fifowym. Pozdrowisz Puławy? Oczywiście, że pozdrawiam Puławy. Bardzo dziękuję za dotację. Jeżeli tak uważasz, to co mogę powiedzieć? Bardzo mi miło. Widzę tutaj propozycję fajnego Szkota od Szewczyc. Przepraszam, ale jest strasznie podzielone są te niki bez sensu przez ten. Więc bardzo dziękuję za dotację i wsparcie streama. Papirus, Koza, zobaczysz aktualny skład Morecamp. A tak w ogóle, co z moimi udziałami w Morecamp? No masz tam cały czas udziały i masz udziały Tuny, jesteś multiwłaścicielem, co ja mogę powiedzieć. Kosix, siema Koza, do której stream? Proszę, pozdrów cały Szczecin. Pozdrawiam cały Szczecin, do której stream? Nie mam pojęcia. Nie za długo będzie jeszcze, ale jeszcze chwileczkę posiedzimy. Dobra, zobaczmy w takim razie tego gościa ze Szkocji. Bo on się wydaje być naprawdę fajną opcją i może będzie tani. Zobaczmy gracza Harców. Spróbujmy, przeskautujmy, zobaczmy, no bo po prostu musimy też znać jego potencjalną cenę. I zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, Szczecin, właśnie, piszcie skąd jesteście, jestem ciekawy, słuchajcie, ruszmy troszeczkę ten czas, wpisujcie miasta na czacie. Skąd jesteście, zobaczymy, czy będzie jakaś wyraźna przewaga jakiegoś miasta albo jakiejś miejscowości. Zobaczymy, słuchajcie, wpisujcie, SPD na SPC się przesunął. Rzeczywiście, super, super gra, naprawdę doceniam. Wałbrzych, Szczecin, Nowy Sącz, Nowa Sól, Gdańsk, Łódź, Kraków, Łódź. Ile jest Łodzi, o to chodzi, EUDZ, moje miasto. O to chodzi. Co mam dalej? Lędziny, Słok, Poznań, Gorzów, Leszno. Fajnie, słuchajcie, tu cała Polska, a zobaczcie, cała Polska rządzi jednym klubem. Co prawda na razie nam nie idzie, ale wspólnymi siłami może się uda. Kevin Lara, mamy wyskautowanego tego zawodnika, prawa obrona. To jest fajna opcja, no ale tak jak mówię, no rozumiecie, no chyba rozumiecie o co chodzi. Wilson, mamy propozycję za naszego napastnika. Wynegocjujmy, słuchajcie, wynegocjujmy. Zbudujmy bank i spróbujmy ściągnąć tych dwóch grajków Manchesteru. Zbudować się, wiecie, na tych juniorach. Przyjdą, będą się znali. Co może poprawi ma aklimatyzację? Zobaczymy. 350 tysięcy to jest wyjściówka. 290 plus 10% od sprzedaży. Nie chcę procenta, bo on jest dosyć stary, więc no wiemy, że on nie pójdzie do... wiemy, że on nie pójdzie do United, no. Jakby... Wiecie o co chodzi. 320. Schodzę wam z ceny, zobaczcie. Okej, okay, super. Wydaje mi się, że to była dobra cena. Wydaje mi się, że to będzie dobra cena. Dobra, Darrell został sprzedany, Smith został sprzedany. Okej, czyli na nasze konto trafiają coraz większe kwoty, co mnie cieszy. Gram teraz z Crew Alexandria, która jest jednym z najgorszych zespołów, więc mam nadzieję, że może uda się tutaj zbudować jakieś punkty. Tym razem, że tym bardziej, że gramy u siebie. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. Okej, okay, Artur przynajmniej strzela, 2-2, pierwszy punkt w sezonie. No, robimy co możemy, słuchajcie, robimy co możemy. Cały czas czekamy, żeby scout nam zobaczył zawodników. Dodatkowo tutaj spływają do nas propozycje graczy z globalnej sieci. I sprawdźmy sobie paru z nich. Na przykład z Imeldonu, ten 19-latek, chociaż on nie wygląda jakby miał 19 lat. Zobaczmy tego gościa, nie mam pojęcia z jakiego klubu. No McTominay, no to oczywiście nie ma możliwości ściągnięcia tego zawodnika, ale może na przykład z Burnley uda nam się kogoś ściągnąć. Prawy pomocnik z Turcji nas absolutnie nie interesuje. No i czekamy. Gomez 9 dni jeszcze nam jest potrzebne.
żeby móc tego zawodnika ściągnąć. Stop! Zatrzymać symulację! No zatrzymaj! Dziękuję. Bo chciałbym zrobić treningi. A my dostajemy ofertę transferu za Artura, ale to jest nasz kolejny napastnik, którego miałbym sprzedawać, coś czuję. Nie, tym razem prawy pomocnik, ale 23-latek z Gany raczej nie jest obiektem moich zainteresowań, jeśli chodzi o pozbywanie się ze składu, bo jest chyba jednym z najlepszych na swojej pozycji. Ładnie rozwija się Lee, to cieszy. Turner powoli wbija ocenę, która sprawia, że będziemy mogli wziąć do podstawowego. No zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Ktoś mówi, że skład się znowu już pomieszał. Nie, skład jest taki, jak ma być. Przecież nie jest, przecież nie mamy napastnika na napadzie. Czemu to się tak dzieje? SP? Ej, no coś jest ostatnio z tymi karierami nie tak. Nie ładują się dobrze te treningi. Tu mi rzuca gościami w ogóle po całym, wiecie, po całym placu. Tak, zapisz, chcę zapisać. Ale bezsens, słuchajcie, naprawdę absolutny bezsens. I teraz jest dobrze, Marsz jest no jest dobrze, zobaczymy, no. Bardzo dziękuję za kolejne dotacje, bo widzę, że się tutaj pojawiają. Stixonele, wielkie dzięki za dotację. Czy interesujesz się tak mocno piłką nożną, czy śledzisz tylko Arsenal? Staram się interesować na tyle, ile mam czasu, jakby mniej więcej ogarniać, co się dzieje. Mecze oglądam Arsenalu i takie większe hity Ligi Angielskiej, czasami zdarzy się z innych lig europejskich, plus oczywiście Liga Mistrzów. No ale tego czasu też nie ma zbyt wiele, więc jakby... No musi, to jakby staram się skróty nadrabiać, chociażby Serie A i tak dalej. I co jeszcze mamy? Kcper. Pozdrów Matiego i Kackiego z Piaseczna. Pozdrawiam Matiego i Kackiego z Piaseczna bardzo serdecznie, dziękuję. Dziękuję za dotację i mam nadzieję, że stream wam się podoba. Oferta transferu Taylora. Nie mam pojęcia, kimże jest ten rzeczony Taylor. Jest to nasz bramkarz. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na to. Nie. Taylora nie możemy puszczać, słuchajcie. Taylora nie możemy puszczać, bo to jest zawodnik, no nadal podstawowy. Musimy dać jeszcze czas Bradleyowi, żeby ten... wiecie... Ale złapałem zwiechę. Żeby ten wbił dobrą ocenę ogólną. Gorzej, że Toronto FC interesuje się naszym potencjalnym napastnikiem przyszłym, ale z drugiej strony to jest dobra informacja z tego powodu, że to określi nam cenę tego gracza. Wypożyczenie. Wartość. Okej, czyli mamy już go wyskautowanego. Dobra. Wypożyczenie, spróbujemy. Na jego miejscu wolałbym zostać w Anglii niż jechać do Stanów. Jeszcze się roztyje. A tego by nie chciał. No, jak wiemy, nie uda nam się kupić tych zawodników, to już widzimy. Więc przedstawiciel Manchesteru United przyszedł tutaj na negocjacje. No 40-60 to i tak bardzo nas nadwyręża. Ale gdybyśmy go mieli na rok, to jest gościu, który nam pozwoli awansować. Więc jakby liczę na to, że to by się udało i spróbujmy od razu z Gomezem pogadać, bo to by było, słuchajcie, tych dwóch typów wypożyczyć. Goście się znają, mieliby, wiecie, jakby to by było spoko, to moim zdaniem ma naprawdę sens na rok ich wziąć do siebie. Szansa na grę w każdym meczu, szansa na rozwój, dodatkowo to jest w interesie Manchester United, bo jakby zgranie tych zawodników rośnie. Tylko tutaj pensja jest dosyć zaporowa, ale jeżeli możemy wziąć tych dwóch gości, ja naprawdę nie będę narzekał. Ja wiem, że to są duże kwoty, ale jak na nasz zespół, to jest, wiecie, taki poziom. To jest taki poziom możliwości, które nam dadzą ci zawodnicy. Dobra, czekamy w takim razie dalej na wydarzenia. Gramy kolejne spotkanie z niepomieszanym, mam nadzieję, składem. Uda nam się wreszcie może coś zrobić. 1-1, okej. Słuchajcie, zaczynamy punktować. To jest przynajmniej plus. O, tak się spodziewałem. Jakby też dlatego tak bez skrupułów dawałem hajs za tego Gomeza, bo spodziewałem się, że to będzie tak wyglądało. Ktoś pisze, żebym spróbował wypożyczenia krótkoterminowego. No tak, tylko ja nie do końca chcę. A Bielika możemy wypożyczyć. Zobaczmy Bielika. Może on się zgodzi. Był już na takim wypożyczeniu. Był już na takim wypożyczeniu.
2 lata. Oj, na to się raczej nie zgodzi, ale spróbujmy. Unaj, ale ty masz szeroko otwarte oczy w tych negocjacjach. To jest duży pieniądz, ale to jest warte tego za... Oj, Unaj. Bo ja zaraz szeroko oczy otworzę jak ty. Okej. Fajnie, Unaj, że się zgadzasz. Dobra, zobaczmy, czy Bielik się zgodzi na to. Proszę, to by było super. Oczywiście, że nie. Ale bez sens. Dobra. Próbujemy na razie też pamiętać o rozwoju naszych zawodników. Powinienem gdzieś dać też tego SPD do rozwoju. No ale sami widzicie, no... Spróbujmy tych gości wywindować na 60 i tego SPD potem naszego młodego rozwijać. Kluby szykują się do losowania Champions League. Super, no ja bym się szykował do może kupienia zawodnika, jeżeli ktokolwiek by się zgodził. Szczegółowe informacje. To jest ciekawy zawodnik. Mieliśmy go na radarze jakiś czas temu. Tak mi się wydaje, że kojarzę gościa. 56 nas nie interesuje. Ten nam kazał się całować w nos. Olivera Skipa. Słuchajcie, spróbujmy kupić Olivera Skipa. Bo to jest gościu, który się mega rozwinie. Zarobimy na nim kupę szmalu. Nie zarabia gigantycznych pieniędzy. A byłby mega wzmocnieniem dla naszego zespołu. Spróbujmy kupić Olivera Skipa i Jordana Williamsa. Przecież nie, w sumie tylko Oliver Skip. Spróbujmy, słuchajcie, ściągnąć Olivera Skipa, to, bo to jest... Patrzcie na to, on zarabia tylko 7 tysięcy. On zarabia 14 na przykład. On zarabia tylko 7 tysięcy, to jest moim zdaniem naprawdę fajna opcja, żeby go ściągnąć. Spróbujmy ściągnąć Frankiego Kenta i Olivera Smitha. To są moje... Słuchajcie, to są... No nie, a to jest ten, co się łatwo kontuzuje, nie? No teraz ma naderwaną pachwinę. Nie. Oliver Skip, to jest nasz pierwszy cel, taki naprawdę... To jest taki naprawdę gościu, który myślę, że może nam mega pomóc. Zobaczmy, SPD, Oliver Skip, 66, zaproponujmy... Super. Spróbujmy go wypożyczyć w takim razie, co na pewno się nie uda. Siema. Krótki termin. Nie no, rok. Aj. 40. Fajnie, Mauricio, że się zgadzasz. No ale on się nie zgodzi, no na rok się nie zgodzi. Naprawdę tego nie rozumiem, słuchajcie. To jest dla mnie taka zagadka z tymi zawodnikami. Ale słuchajcie, z drugiej strony 65. Zastanawiam się, nie no, ale tego Bielika nie ma co kupować, no. Kurczę, to wypożyczenie byłoby dla nas mega. Skory Polok, no nie, jego nie kupujemy. Tego Greenwooda bym... Słuchajcie, spróbujmy kupić też tego Greenwooda, on... Zobaczymy, jeżeli on zejdzie z płacami, to ma sens. Z kim nie zostanie wypożyczony, oczywiście, że nie, a Stevens... Dobra, słuchajcie, spróbujmy kupić tego Greenwooda. To jest gigantyczna inwestycja, bo my go możemy kupić. My go możemy kupić i zwyczajnie go sprzedać potem za dużo większe pieniądze. Więc jesteśmy, słuchajcie, gotowi. Jesteśmy gotowi płacić trochę więcej za niego. A on będzie w stanie nas ściągnąć, wiecie co chodzi, tylko musimy poczekać, żeby nas, wiecie, żeby się tam nas odbrazili. I to jest też bardzo ciekawy zawodnik. Spróbujemy go też kupić, zobaczymy. Bo to jest gościu, który nam gwarantuje mega solidność w środku pola. Więc jeżeli by poszedł za 600 tysięcy albo wymianę piłkarzy, to by było coś. Bo na przykład, tak, 20-62, SPD mamy. A gdyby oni na przykład wzięli tego typa. Okej. Kontroferta. Dam wam 600, ale z mega procentem od sprzedaży. Zobaczymy, jak się obrazi, to się obrazi. 800. 700. 890. Nie. Kontroferta. Nowa kwota. Bo poszliśmy w złym kierunku, mordo.
W złym kierunku. Pomyliły ci się... Pomyliły ci się suwaczki. Co ty na to? Dobra, stary, to wróćmy, patrz, nowa kwota. Ja ci daję 800. Okej. Ja ci daję 800 i daję ci 25%, a ty mówisz spoko, ziomek. Nie idziesz w dobrym kierunku, Rudzielcu! 850. Typie, no nie tak się negocjuje, no! Przecież co to jest w ogóle za pomysł, żeby tak negocjować? Kto to programował? 800 bez procenta. To ja ci... Kto to... Jak? 850 i 25%. Co teraz powiesz? 20 milionów, auto, nerka i żona, co? Osiemset tysięcy i 25%. Przecież ty się na to już zgodziłeś, frajerze. Kto to projektował? Jak? Typie! Co ty masz zamiast mózgu? Naprawdę! Schodzimy niżej. 800. 25%. Co ty na to? Tam są drzwi. Wrócę do ciebie zaraz z tą samą ofertą i debilu się zgodzisz na to, co dawałeś na początek. Ja nie wierzę. Dobra, ej, ale to jest dobry... Słuchajcie, 68 oceny. To jest typek, którego możemy spróbować kupić. Spokojnie. No i czekamy, żeby Greenwood się odbraził. No i czas cały czas środkowo obrońca. Czy kupiliście kogoś? Moglibyście kupić obrońcę, bo ja chcę kupić obrońcę. Ja nie wierzę, pato streamy, no patologię to naprawdę on miał na... Nie wiem, no... Oferta wycofana, spoko. Scouting Bielika, spoko. No gdybym ja miał pewność, że ten Bielik się rozwinie ładnie, no ale gorzej, bo to są duże pieniądze za niego. Oferta wycofana, spoko. Czy już zapomniał tamten, że jest na nas zły? Jeszcze nie zapomniał, niedobrze, niedobrze. Bo może się okazać, nie no, tydzień nie minie? Tam losuje, ej, powinieneś być łysy chyba. O, Arsenal w Lidze Mistrzów, to ciekawe. Znaczy fajne, ale ciekawe. Dobra, poczekajmy w takim razie jeszcze na to spotkanie. Nasze orły gotowe są przyjąć Colchester na swoim boisku i wygrać po raz pierwszy w tym sezonie. No nie. No nie. No nie. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak to będzie wyglądało. Czy się odbrazili? Fuck! To nie zrobimy żadnego z tych transferów. Za bez sens! Czemu oni są na mnie obrażeni, jeżeli tylko nie doszło do porozumienia wypożyczenie? Co za głupota jest? Dobra. Nie wyszło tamto, to musimy szukać innych środków, słuchajcie, bo po prostu wiemy, że to się nie uda. Jego wartość... A, bo to jest klauzula. Spróbujmy. Nie. A, nie chcą sprzedać tego piłkarza. Słuchajcie, płacimy za niego odstępne. Jest bardzo wysokie, ale my na gościu zarobimy. Czy płacimy za niego odstępne? Chyba, że on ładny, on jest fajny. Tylko, że jego nie mamy wyskautowanego. Czekajcie, bo jeszcze on może odejść do Stanów. Porozmawiajmy z nim. Nie mam pojęcia, ile on kosztuje. Ale zakładam, że on się pięknie rozwinie. Wymiany piłkarzy im zaoferuje. Pomocnicy. Gdzie jest ten SPO uzdolniony inaczej?
Okej, dobra, czyli wiemy, ile on mniej więcej kosztuje. Słuchajcie, mam dla was propozycję, której nie składałem jeszcze nikomu. Co wy na to? Wiecie, że to jest gwiazda, wiecie, że on się rozwinie i że pójdzie za duży hajs. Że... Kto was uczył negocjacji w tej Szkocji? Ja wiem, że Szkocja dusi grosze, ale kto was tam negocjacji uczył? Dobrze, dam wam tyle. Idź jeść haggis. No i jak ja mam wyjść z tej czwartej ligi, jak ci goście nie rozumieją, że negocjacje nie polegają na tym, że dajesz mi miliard, tylko że spotykamy się po środku. Jak tutaj można kogoś kupić, słuchajcie? Jest naprawdę mega, jest tak ciężko. Ja wiem, że ja popełniłem parę błędów. Przede wszystkim za późno negocjowałem z paroma zawodnikami, przez co teraz nie możemy ich jeszcze negocjować. Ale no serio? To jest naprawdę jakaś abstrakcja to, co się tutaj dzieje, no. Ja chcę być spokojny, ja chcę być pozytywny, no ale się nie da. Wolnych zawodników już widzieliśmy. Dobra, spróbujmy w takim razie pójść w łopatologię. Nie, inaczej próbujmy. Dobre pożyczenia. Czy jest... Koza, nie denerwuj się. Dziękuję. Bramkarze, wow. Czy ja dałem pozycję bramkarz, czy tylko są do wypożyczenia bramkarze? Okej, super. Wow, to szkocka... Rynek transferowy w Szkocji, powiem szczerze... Szaleją. Szaleją chłopaki. Dobra, weźmy Anglię. Nie, z Irlandii to bez jaj, tam nie ma zawodnika chyba srebrnego. Weźmy Anglię. I zobaczmy w całej Anglii, kto jest do wypożyczenia. Nie no, nie w całej, bo przecież z Premier League nikt nie pójdzie, bo gra dzień w dzień, to jest przecież jakiś absurd tam. Nie, ja się boję, ja nie chcę. Irytuje mnie ta gra, nie wiem czy zauważyliście, ale irytuje mnie ta gra. Czy myślę nad serią z Football Managera? Obawiam się, że jestem na to troszeczkę za głupi. Więc boję się, że to by się źle skończyło, bo ja nie ogarniam tej gry. Ona jest fajna, ale ja jej nie ogarniam zupełnie. Thompson, do wypożyczenia. Czy jeżeli ktoś będzie dużym talentem, to ja będę wiedział, że jest dużym talentem? Już go nie wskautujemy. Adebayo. Masz dużo zielonego, Adebayo. Powiem ci, porozmawiajmy. Adebayo, po tym jak chciałem z tobą rozmawiać, to masz mało zielonego. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. On ma mało zielonego. Pomocnicy. Gdybym ja tu kogokolwiek znał, słuchajcie. Gdybym ja tu kogokolwiek znał, to by było naprawdę super. Kosik, Koza, powiedz mi, czy planujesz robić live z Food Champions? Dzięki za dotację. Nie planuję, bo wtedy się bardzo irytuję i nie. Sixonlele. A więc kolejne pytanie. Czy mógłbyś powiedzieć lub obalić tezę, że Bundesliga i Liga odklejają się od top 5 lig europejskich? No nie, bo ktoś by musiał za nich wskoczyć, a powiedz mi, jeżeli odkleja się Bundesliga od top 5, to kto ich zastępuje? Albo ligę. I zgadzam się, że one... zgadzam się, że dystans się robi teraz bardzo duży. Przede wszystkim w ligę, które mega się osłabia. Bo tam jest jedynie PSG, aczkolwiek to jest też takie... Więc jakby... czy Bundesliga? Ciężko mi powiedzieć. No przynajmniej chociażby teraz z Borussią, z Bayernem, też bez przesady.
Myślę, że ten dystans rzeczywiście pomiędzy ligą angielską, hiszpańską i włoską a innymi ligami robi się dużo większy przez pieniądze głównie. I po raz kolejny dotacja od tego samego gościa. Bardzo dziękuję po raz kolejny. Odpowiedz jak masz na poprzednie pytanie, to już zrobię. Mam też kolejny. Jaki jest według ciebie najbardziej niedoceniany i przeceniany piłkarz? Uważam, że najbardziej niedocenianym piłkarzem w ostatnim roku jest Antoine Griezmann. Tak jest moje odczucie. I Kalidou Koulibaly. To uważam, że jest dwóch zawodników, którzy są najbardziej niedoceniani. Z takiego topu, bo oczywiście ten, a przeceniany? Ja osobiście chyba nie jestem ogromnym fanem talentu Paulo Dybali. Inaczej, uważam, że powinien zacząć pokazywać dużo więcej niż pokazuje Dybala. Aczkolwiek nie powiem, że jest przeceniany. Jakby nie. To jeszcze, no w moim odczuciu Mesut Özil jest przeceniany momentami. Luka Modric, to proponuję obejrzeć takie, wiesz co, były takie, jak to się nazywało? Mistrzostwa Świata 2018? Chyba tak. Więc, o czekajcie, bo widzę dwie fajne propozycje. Dwie fajne propozycje widzę, okej. Okay. Może chcesz wrócić do Premier League? I zobaczymy jeszcze jednego gościa. A mianowicie jak on się nazywał? Conor. Jest, Conor Chaplin. Zobaczymy tych dwóch gości w takim razie. Tylko będzie tutaj, wiecie, takie na ślepo. Zgadzam się, że Eriksen może być niedoceniany. O, dla mnie przeceniany jest Dele Alli, przyznam szczerze. I to nie dlatego, że go nie lubię, bo go straszliwie nie lubię, ale uważam, że jest przeceniany. Bo tak samo na przykład nie lubię Harry'ego Kane'a, ale uważam, że jest bardzo dobrym napastnikiem. Wiecie, jakby staram się być obiektywny i uważam, że Dele Alli w moim odczuciu jest przeceniany. Dobra, zobaczmy tego Chaplina. Nie mam pojęcia o nim żadnego. Dlatego damy zawodnika, wiecie, swojego, żeby wiedzieć. Ten. Nie kupię kapustki, bo go nie ma w FIFA. Więc to tyle jeśli chodzi o, znaczy nie tyle jeśli chodzi o przecenianych zawodników, ale jest jakby, uważam też, że na przykład Jan Oblak jest mega niedocenianym zawodnikiem, bo to jest zbyt. Jakby problem z bramkarzami jest taki, że jeżeli bramkarz jest dobry, wiecie co? O nie, nie będziemy wymieniać. Jeżeli bramkarz jest dobry, to ciężko go doceniać momentami. Chodzi mi o to, dobra, kontroferta, zaproponuj nową kwotę. Jeżeli jesteś tak dobry, ryzykujemy, słuchajcie, bo tak jest ciężko w tej karierze, że albo nas wywalą, albo nie. Kto nie ryzykuje, ten się nie bawi. Dobrze, może być, spoko, akceptuję. Więc zastanawiam się jeszcze, czy jeszcze ktoś taki... Uważam, w Mo Salah niedoceniany. No niedoceniane też są postacie takie bardzo defensywne, jak, nie wiem, Busquets w Barcelonie chociażby i tak dalej. Ale o tym się już mówi tak długo, że, no, że to już jest taki bardzo, taki slogan, że on jest niedoceniany. Gdzie jest ten drugi typek? Okej, nie stać to nie stać. Dobra, negocjujemy. Nie wiem ile on zarabia nawet. Dembele jest przeceniany. No tylko, że problem z Dembele jest taki, że wszyscy tak mówią, a potem wchodzi na boisku i robi swoje, nie? Dembele jest niesamowity, będziesz kluczowym piłkarzem. Co ty na to? Super, fajnie, że się cieszysz. Kogo możemy dać dalej? 2 lata? Nie. Chcemy cię na 3 lata. Czemu masz uszy jak zawodnik MMA? Ty mi odpowiedz. Bo ty chyba w rzeczywistości masz takie uszy. Okej, ile ty możesz... Ile on może za... Okej. Dobra, powiem tak. Usuwam to i na to się zgadzam. Super. Zobaczmy kogo kupiłem. Royce jest niedoceniany. No może dlatego na przykład FIFA ostatnio zdobywa same Player of the Month i tak dalej. Gdzie on jest?
Ej, to była bardzo dobra propozycja. Dobra. Okej, to mi się podoba. To mi się podoba. Benzema niedoceniany. Znaczy, problem z Karimem Benzemą jest taki, że on jest jakby. Wszyscy go traktują jako gościa, który ma dostarczyć ileś bramek w tym. No ale zobaczcie, jak Karim Benzema funkcjonował z Cristiano Ronaldo. I jakby. Jak się go wyjmuje z tego systemu, który funkcjonował dobrze, to rzeczywiście to wygląda tragicznie. Ale wtedy. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc. Trzeba też na to patrzeć w ten sposób. Morata przeceniany. Tylko że jakby. Mi jest też ciężko powiedzieć, jeśli chodzi o Moratę, bo. Morata jakby w czasach Juve na przykład był bardzo dobrym napastnikiem, więc. Wszyscy uważali, że to był na przykład najlepiej grający tyłem do bramki napastnik w pewnym momencie na świecie, więc to jest też kwestia trochę. Obecnej formie nie wiem, czy jest przeceniany, bo nikt nie uważa, że jest dobry, więc ciężko powiedzieć. Sixonel, kolejna dotacja. W sensie chodzi mi o to, czy niedługo będziemy mogli mówić o top 3, a nie tak jak dzisiaj top 5 ligach europejskich. Uważam, że teraz się mówi o top 3 ligach. Jakby problem jest taki, że w tamtych ligach masz bardzo mocne zespoły, które mogą rywalizować w Europie, ale ligi jako ligi nie uważam, żeby były równie mocne jak na przykład Serie A. Pepowski, ja w pierwszym sezonie sprzedałem co było, żeby mieć na skauta za 4 miliony. Wtedy szuka dużo zawodników, robisz im treningi i w sezon masz około 20 overalla, awans do Premier League easy. Tak, ale czy robisz symulację, czy grasz, bo to jest też różnica. Coutinho przeceniane, ale słuchajcie, czy mówimy o cenie zawodnika? Jakby musimy sobie zadać. Dobra, jego. Nie, do rotacji się przyda. Musimy sobie zadać pytanie też, o czym my mówimy. Czy mówimy o cenie zawodnika? Czy mówimy o ocenie zawodnika? Bo to jest też tego kwestia typu. Jakby na czym się skupiamy? Bo Coutinho był warty tyle pieniędzy, za ile przeszedł z Liverpoolu do Barcelony. I teraz, jeżeli na przykład zawodnik typu Neymar. Teraz zawodnik typu Neymar, jeżeli. O, to jest gościu, którego my chcieliśmy kupić. My go bardzo chcieliśmy kupić. I teraz, jeżeli na przykład zawodnik typu Neymar. Przechodzi gdzieś, ma gdzieś przejść za 300 milionów, dajmy na to, to moim zdaniem on jest warty tyle. Bo pamiętajcie, że jakby zawodnicy nie są warci tylko tyle, ile wnoszą na boisku, ale są warci też to, co wnoszą swoim potencjałem marketingowym na przykład. Czy on może grać się? O, może grać się. Dobra, ryzykujemy. Ja go kupuję i wstawiam na ESHO. Nie jest na sprzedaż, super. Fajnie. Bierz tego SP z Liverpoolu. Tylko wiecie co, problem jest taki, że my chyba głównie potrzebujemy jednak SO dobrego. Teraz mając napastnika, to potrzebny nam jest dobre SO. Potrzebny nam. Niedoceniany, zgadzam się. Uważam, że Lewandowski jest niedoceniany. Biorąc pod uwagę jego ocenę. W porównaniu z innymi napastnikami, mam wrażenie, że tak. Jakiś SO by nam się przydał. No kurczę, tylko. No ten. To jest gościu idealny na nasze potrzeby. Dobra, poczekajmy z 2 godzinki. Okej, co my tu mamy? Jego nie chcę sprzedawać. Transfery, szukaj zawodników. Zobaczmy, o nim piszecie. W sumie wiecie co, ja go chciałem kupić. Stać go na nas na niego. To jest jak z tym Greenwoodem troszeczkę, czy jak on się tam nazywa. Spróbujmy. Spróbujmy. Jakby my na nim zarobimy kupę siana. Nie chcę zmieniać miejsca zamieszkania. No dlatego nie chciał pójść do Wisły Płock. Spróbujmy go wypożyczyć. Nie zgodzi się, ale dobra. Rok. No chodź na rok, stary, przecież to jest. Są takie możliwości rozwoju, ja tego nie rozumiem, naprawdę.
4,60. Może być, może być. I tak nie przejdzie. I tak nie przejdzie. Risa Oxforda, no nie, to już nie jest ta półka zawodnika. Bednarek jest za drogi. Uważam, że Milik w Polsce jest niedoceniany. Bardzo. Oczywiście, cóż za zaskoczenie. Zobaczmy, czy tu jest ktoś. Obrona. Ma 20 lat, jest warty 170 tysięcy. Nie wydaje mi się. 21 warty 200 tysięcy. 21 warty 600... Znaczy 800 coś. Wielki potencjał. Argentyńczyk. Ale jest... Spróbujmy Juana. Spróbujmy Juana wypożyczyć, kupić. Sprawda, ja nie wiem, czy on nie gra, nie grywa w Tottenhamie. Ale spróbujmy. Spróbujmy. O, Azpilicueta jest niedoceniany, zgadzam się. Super, fajnie. Zgadzam się, że Azpilicueta jest, jest niedoceniany. Rok. Wiem, że się nie zgodzi, ale jak już kliknęliśmy i można, to... Przy okazji zobaczymy, ile zarabia. O Jezus. No, on gra w pierwszym na 100%. Sorry, nie pogadamy. Dobra, zobaczmy, co tu się jeszcze dzieje. Co sądzę o Bale'u? Ja mam problem, bo ja bardzo lubię Garetha Bale'a. Bardzo go lubię i bardzo szanuję za chociażby po... Spróbujmy go kupić, bo on jest dobrym uzupełnieniem. Bardzo go szanuję, słuchajcie, chociażby za to, jak gra w klubie i w reprezentacji i tak dalej. Tylko że kurczę, mam wrażenie, że jemu ewidentnie też jakby te wszystkie kontuzje bardzo... Czemu ja go mam tutaj? Po co podpisaliście tego gościa? Mam wrażenie, że jakby te kontuzje, przez te kontuzje, które on wszystkie miał, strasznie zmiękł i teraz też ma takie podejście bardzo do swojego zdrowia, wiecie, miękkie. Dobra, ej, wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Bo oddajemy gościa, którego w ogóle nie, z którym w ogóle nie będziemy grali. To jest dobra opcja. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko. Będziesz rotacyjnym piłkarzem. Kluczowym? W sumie 6-5 nie mamy, może być kluczowy. Najwyżej się obrazisz, cię sprzedam. Dwa lata, chcemy trójeczkę ci dać. Co ty na to? Zarobisz małe pieniądze. To jest bardzo duża zaleta twoja. Bo damy ci 1500 i powinieneś być szczęśliwym człowiekiem. Co on na to? Kolejny. Nie. No super, super, na pewno tak chciałem. Nie chcę ci dawać tego, to ci mogę dać. Już niech ci będzie. Może być już, niech ci będzie. Dobra, dobre wzmocnienie. Dobre wzmocnienie. Adam z Wolverhampton jest warty więcej niż cały nasz zespół. Nie ma w ogóle sensu. Słuchajcie, no problem jest cały czas z tym środkiem obrony, no. Straszny. Tamten teoretycznie może grać środkowego, ale wolałbym kupić nominalnego środkowego obrońcę, po prostu. Gdyby ten mógł grać środek obrony, to bym był zadowolony, ale nie może grać. Tego nam nie chcą sprzedać. Wypożyczyć też go nam nie chcą. Aj, no to jest problem. Trusty na SO. Kurde, setny komentarz, bo gdybyś pisał komentarze tak, jak jest to wymagane, to może bym zauważył od razu. Ale jakby modowie mówią, jak pisać komentarze, a wy się dziwicie, że ja nie czytam potem tych, które są źle napisane. Jest. Aston. Tylko że on w ogóle nie spełnia naszych wymagań.
z was wie, czy Bielik się rozwija? A dobra, nieważne, nieważne. Nawet jeżeli się rozwija, to nas to nie interesuje już teraz. Kurczę, no kto jest z brytyjskich zespołów? Byłby genialny, no. Ja nie mam pojęcia, kim on jest w ogóle. Ma 2 metry, tyle wiemy. 56 oceny ogólne. Ile on jest warty? 130 tysięcy, a ten? Nawet nie wiemy, ile jest warty. Wow. Dobra, środek obrony. No tylko, że Turcja nas średnio interesuje. Lewy obrońca z Watfordu też, nie? 22 lata. On wygląda na dobrego zawodnika bardzo, nie? Spróbujmy. Ale on wygląda na kocura. On wygląda na absolutnego kocura. Słuchajcie, zrobię tak. Bo i tak tę karierę prowadzi się niezwykle trudno. Bardziej umoczyć niż teraz jesteśmy umoczeni, nie umoczymy. Bądźmy ze sobą szczerzy. Spróbuję zaproponować im kupno za to, co mamy. Założę, że ten typek może zarabiać, czekajcie. Albo dobra, dajmy im wymianę, dajmy im pomocników, zobaczymy, może zadziała to. Bo chcę określić tą cenę. Oj, nie tak chciałem. Dobra. Nieważne. To jest złoty zawodnik, nie? Callum Hudson-Odoi. Biorąc pod uwagę, że szukam, słuchajcie, środkowego obrońcy, to lewy skrzydłowy nam nie pasuje do końca. Potrzebujemy młodego skrzydłowego z dużym potencjałem, młodego środkowego obrońcy z dużym potencjałem Brytyjczyka. Albo nie Brytyjczyka, albo z klubu angielskiego. Wiem, ten fraj po prostu nam się pojawił, stwierdziłem, a zobaczymy. To jest zawodnik, którego potrzebujemy, słuchajcie, żeby zamknąć to okienko transferowe. Dobra, ale wiem, że ten jest warty 950, więc od tego mnie odstraszają te kontuzje, bo on już w momencie scoutingu nawet miał jedną kontuzję tam, więc tak średnio. Ten Oliver wygląda fatalnie. Ten wiemy, że jest za dobry. Ej, wiecie co? On jest warty mało. Dobra, on jest warty mało, ale my musimy kupić obrońcę. Kupujmy tego gościa. Zrobimy tak, kupimy tego typa na przeczekanie sezonu. Albo nas wywalą w tym czasie, albo nas nie wywalą. A ten gościu ma ciekawe statystyki w pewnych obszarach. Chociaż w tych obszarach ma nieciekawe. Chociaż w sumie to są obszary ofensywne. Fizyczne ma super, umysłowe średnie. No nie, dobra. Jeżeli... Nie. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. To Dibo. Zobaczmy tego zawodnika. Szukaj zawodników. To Dibo. Super Anglik. Świetny Anglik. Dawno nie widziałem tak dobrego Anglika. Bardzo dziękuję za kolejną dotację. Zobaczmy, co tutaj jest. Pepowski był, potem tak, Sixo, wielkie dzięki za kolejny donate. Dla mnie najbardziej nieoceniany firmy Mino, Bernardo Silva, zgadzam się z Bernardo Silvą. To jest niesamowity zawodnik. I mimo wszystko Renato Sanchez, to ciekawe, w Słonie był słaby, ale dla mnie na boisku nadrabia mu... Nie, dla mnie Renato Sanchez był przeceniany chyba nawet. Ale Bernardo Silva, zgadzam się, niedoceniany bardzo, on jest genialny. Pepowski, 100% symulacji, pierwszy sezon słabiej, potem idzie z górki, po trzech sezonach byłem w Championship, a po czwartych było 50 milionów 4 najlepszych. No to gratuluję, stary. I Szewczyks, Nick czyta się Szewczyk, wielkie dzięki. Lloyd Kelly, środkowy obrońca, 64 o tym, okej, Bristol City, Lloyd Kelly. I to są propozycje, pozdro z Berlina, pozdro z Łodzi, wielkie dzięki za dotację, stary, wielkie dzięki za donate. I to, słuchajcie, są dotacje, które szanuję. To będzie ten typek, rozumiem. Znaczy inaczej, każdą do... Tylko to jest lewy obrońca.
jest lewy obrońca, stary. Czy on może grać na środku? Bo to jest super propozycja, ale czy on może grać na środku? Garu! Wielkie dzięki za dotację, witam serdecznie. Mega, mega, że jesteś, doceniam max. Kurczę, ale on nie może grać na środku. Tuan Zwebe, ale to jest znany zawodnik, nie? To jest znany zawodnik. Tyu. To jest bardzo znany zawodnik. Możemy spróbować po niego pójść, ale nie wiem, czy się go uda ściągnąć. Tylko że ten Kelly ma problem z tym Kellym jest taki, że on nie może grać środkowego chyba, nie? Wiem, że to jest dobry gracz. Fajnie, super. Dobra, kupię tego Kelly'ego, będzie grał na środku. Może grać na środku, okej, okay, kupno. Zobaczymy, on może grać na środku. W dotacji było, że kosztuje około 800 tysięcy. Dam 900, czyli dam to, co mam. Co wy na to? No to chyba nie kosztuje tyle. Chyba tyle nie kosztuje. Mówicie, żebym kupił Fraja na ESIO, tylko jakieś większe do... Bo Fraja widziałem już parę razy, tylko... A nie, jest, łatwo... Przepraszam, myślałem, że będzie trudniej go znaleźć, dobra. Z tym gościem już z tego, co pamiętam, rozmawialiśmy, nie? I raczej nas na niego nie stać. Tak bardzo nas na niego nie stać. Rhys Oxford, no nie ma takiej opcji, żebyśmy go ściągnęli. O! Perry, potencjał 68, no to nie. No to nie. Bednarek, na... nie, Bednarka nie ma opcji. A słuchajcie, w Morkam rzeczywiście kogoś mieliśmy. Ktoś dobrze pomyślał. Tam w Morkam mieliśmy typka, który był ładnie rozwinięty, nie? Ten gościu. I on miał wielki potencjał, z tego co pamiętam. Albo on był, ale on był dobry, nie? On był dobry. Kupujemy go. Swoją drogą gra tam cały czas ten Szkot? Czy on był tylko na sezon? Na sezon chyba był tylko. Nie, ja go kupiłem chyba, nie? Sam nie wiem, że tego gościa nikt nie kupił. Ja go będę śledził całą karierę. My się jeszcze spotkamy. Słuchajcie, spróbujmy kupić tego gościa z Morkamp. To jest spoko opcja. Bo on się fajnie powinien rozwinąć, z tego co pamiętam. On się fajnie powinien rozwinąć, jest przywódcą. Boże, jak już myślę, że kogoś mam, to nie ma opcji. Ezri Konsa, ESIO, super, 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 szukam. Takie propozycje, jak właśnie od Szymena, to są propozycje, które chcę widzieć. W ten sposób zapisane. Pyk, od razu go znajduję, wiem jak się powinien rozwinąć. Nie wiem, czy nas na niego stać, ale spróbujmy. No potrzebujemy jednego transferu, słuchajcie. No jesteśmy w domu, no. Jeden transfer jest okej, no. Tylko ten środkowy obrońca. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. W ogóle mamy 1600 osób o 23 w tygodniu. Mega doceniam, że jesteście, słuchajcie. Naprawdę bardzo mi miło z tego powodu. Zapraszam do subskrypcji. Ruszcie ten licznik. 7 subów nam brakuje, żeby przebić kolejną setkę. Więc super, że jesteście, słuchajcie, naprawdę bardzo mi miło z tego powodu. Już jutro na kanale będzie Pack and Play z Devem, gdzie było naprawdę nieźle. Nie mogę powiedzieć, czy historia się powtórzyła, ale naprawdę warto obejrzeć ten odcinek.
Więc naprawdę, słuchajcie, było nieźle. Dodatkowo, już za niedługo na kanale Draft z Robertem Lewandowskim dużo ciekawych filmów. Naprawdę mam dużo fajnych pomysłów na filmy. Mam dużo fajnych pomysłów na... Zobaczmy, zgodzicie się, czy wyjdziesz? No i to jest ten problem. Za niedługo, słuchajcie, zadaninkuję jeden z materiałów z Robertem, a niedługo będzie kolejny materiał z Robertem Lewandowskim. Dużo ciekawych rzeczy, naprawdę dużo, dużo ciekawych materiałów mam w głowie i przygotowanych, więc warto subskrybować, słuchajcie, warto subskrybować. Już niedługo będzie też super materiał z boiska, ze Zgoda FC. Swoją drogą, jak szukacie sprzętu, to widziałem, że Zgoda FC ma mega dużą wyprzedaż ostatnio, więc warto sprawdzać, bo tam jak jest wyprzedaż, to nie jest tak, że ucinają 5%. To nie jest tak, że kupujecie z moim kodem i macie 10, znaczy kupujecie, to macie ten, ale jak oni robią wyprzedaż, to oni się w tańcu, wiecie, tam nie obcym dalają, tam jest naprawdę grubo, jak oni robią wyprzedaż, więc tam są momentami na przykład 50-70% na różne rzeczy. Więc słuchajcie, warto obczajać. Teraz wiem, że na jakieś torby tam była wyprzedaż. Tu, słuchajcie, mogę zobaczyć. Aż zobaczę sam, bo często przyznam szczerze, ja sam sprawdzam, jak to wygląda z Zgoda FC. Zgoda FC, zobaczmy, jaka jest teraz ten. W ogóle teraz już też te nowe buty Nike, nie? Czekajcie, Zgoda FC. Widziałem ostatnio, że jest przecena na coś. Czekajcie, czy ja znajdę ten post, bo te posty, o, jest, czekaj, tylko to jest ten. Patrzę aż na post. Słuchajcie, jest na przykład plecak przeceniony z 330 na 180 zł. Z 200 na 100. Yo, to są naprawdę dobre ceny, nie? Teraz tak mówię serio. Jeżeli ktoś potrzebuje plecaka, to ja bym teraz kupował. Jest plecak Nike z 120 na 9 dyszek przeceniony. Plecak Barsy ze 140 na 110. Ale no, jest parę promocji takich, że słuchajcie, jeżeli coś z 280 jest przecenione na 200, to jest naprawdę dużo, zostaje w kieszeni. 169 zł coś kosztowało, kosztuje 90. Ej, to jest naprawdę... Są naprawdę dobre ceny. Ja wiedziałem, że tam są przecy, ale naprawdę niektóre są chore. Zmniejsz budżet na pensję. Pamiętajcie, że budżet na pensję jest... To się samo zmienia. Jakby to samo się w tej FIFA zmienia. Tam widziałem jakąś propozycję, ale mi uciekła niestety. Mix LOSO z Bournemouth. Zobaczmy. Prawda, boję się, że jak z Bournemouth, to będzie zaraz propozycja jakiegoś typa, który mógłby nasz klub kupić. Ale zobaczmy. Nie, takiego gościa. Coś ten. Ben Wilmot. Ben W I jest 19-latek z Watfordu. Okej, okay. Ma niziutką klauzulę. Kupujemy go. On mi nam się wyskautował, ale ktoś pisze, że on ma bardzo fajny potencjał. Dobrze, Ben. W Watfordzie twoja przygoda się skończyła. Słuchajcie, ja wiem, że może ja bym mógł uciąć na nim troszeczkę. Ale ja zapłacę to odstępne, bo to odstępne jest niskie, a ja nie... No, a i tak klub nie chciał z nami gadać. Ben, przyjdziesz do nas, będziesz liderem zespołu. Kupujemy go, słuchajcie, kupujemy go. Kupujemy Bena i to jest koniec naszych problemów, mam nadzieję. Morgan Freeman chce, żeby był ważny. Będziesz ważny, Ben. Będziesz najważniejszy dla mnie. Będziesz moją małą perełką w tym zespole. 5 lat. No Ben, no dobrze, to 4 zostaniesz. Co, na 4 latka, za tyle to będziemy w Premier League. Ben, ja i ty podbijemy ten świat bez klauzuli, bo ty stąd nie odejdziesz. Ben, zarabiałeś ten, proponuję, dobra, Ben, bądźmy szczerzy. Dostaniesz trójeczkę, dostajesz czwóreczkę, bo odchodzisz z Premier League i dam ci, stary, 1000 funtów. Dziękuję. Dobra, mamy obrońcę, nie chcę wydawać wszystkich pieniędzy, żeby mieć, słuchajcie, wyskautujemy sobie fajnych zawodników na drugą część sezonu.
I spróbujemy grać, jakby nie możemy wydawać wszystkich pieniędzy, wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi, zobaczmy jak to wygląda tutaj, raport o juniorach, Greenwald obiektem zainteresowania. Spróbujemy na niego uzbierać, może się uda go kupić. Mamy ofertę, ale tego już nie chcemy, słuchajcie, robić. Nasz zespół w tym momencie wygląda w ten sposób, ustawiając najlepszych zawodników. Super, chciałbym, mogę? Jak ja mam? O, dziękuję. Ustawiając najlepszych zawodników, w ten sposób wygląda nasz zespół. Przejdziemy na dwóch defensywnych pomocników w formacji 4-3-3. Tylko prawy pomocnik będzie grał prawego pomocnika. Cyk, SP, SPD, SPD, SOLO. Wszystko się zgadza, słuchajcie. Więc zobaczymy jak to zadziała teraz w paru meczach. Mam nadzieję, że dobrze. Miejmy nadzieję, że to zadziała dobrze. I jeszcze mamy kolejną dotację od Skisonlele. Ostatnie pytanie. Ostatnio Pochettino powiedział, że chce zostać w Spurs całą karierę. Czy uważasz, że jest on słaby, żeby coś wygrać, ale za dobry, żeby go wyrzucić? Pochettino jest dobrym trenerem, jakby umówmy się. Gość jest porąbany, bo pracuje tam, gdzie pracuje i uważa, że to jest fantastyczny klub i tak dalej. I uważa, tak jak Harry Kane, że jeżeli się straci bramkę, potem się jej nie straci, to się zachowuje czyste kąt. Dziwny jest. Nie, no ale to jest dobry trener. Nie, no, jakby bądźmy poważni. Bądźmy poważni, wyciągnąć taki syf jak Tottenham na taki poziom, tak rozwinąć tych zawodników. Bądźmy, to jest dobry trener, to jest bardzo dobry trener. Jakby nic dziwnego, że skłączony ten. Ale wątpię, żeby on został w Tottenhamie na dużo dłużej. Zobaczmy, jeszcze spłynęły raporty dotyczące paru zawodników. No ale tutaj nie wydaje mi się, żeby był ktoś ciekawy. No ten Greenwood jest super, no ale jego raczej na razie nam się nie uda kupić. Aj, no tego Bielika bym kupił, przyznam szczerze, no ale nie wiem jak on się rozwija, więc ciężko jest tutaj coś powiedzieć. Zobaczmy, gramy z Oldham, debiutują nasze gwiazdy młode i nowe. Jak zadebiutują? No dobra, spoko. 2-2 na wyjeździe, nieźle, co prawda mamy kontuzję jednego z naszych zawodników, zobaczmy na ile. 2 miesiące, fantastycznie. Czy mógłbym być szczęśliwszy? Naprawdę jest świetnie, aczkolwiek... no tutaj nam się ładnie rozwijają zawodnicy i Turner za niedługo, powiem szczerze, dostanie powołanko do podstawowego składu, no bo czemu nie, wygląda to naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Zaraz będzie trzeba tego lewego skrzydłowego wywalić, tam bym wpuścił Griffitha, gdybym mógł, ale nie mogę, bo jest za młody, ale no słuchajcie, no Lee jeszcze niech zostanie tutaj, ale Turner przychodzi do drużyny seniorskiej. Przychodzi do drużyny seniorskiej, jeszcze nie wskoczy do podstawowego składu, ale już trenuje z dorosłymi, znaczy no z seniorami, zobaczymy. Niech sobie zastąpi go komputer, ja będę musiał zaraz do tego spojrzeć. Gramy u siebie i liczę na pierwsze 3 punkty w tym sezonie. I się przeliczyłem. No nie, no jak nie zaczniemy wygrywać, będzie naprawdę źle, bo nie możemy na remisach lecieć po prostu. No nie wygląda to dobrze. Lucas Simpson, czy jak on się tam nazywa, chce zagrać. My teraz gramy z Barry. Nie wiem, czy to jest dobry zespół, czy nie. Przyznam szczerze. Zobaczmy, no lewe skrzydło. No nie, no to potrzebujemy lewą pomoc. Czyli gramy takim 4-2-3-1 odrobinę. Nie rozumiem, czemu ci środkowi pomocnicy grają tak słabo, no. To jest dla mnie naprawdę ciekawostka, bo przecież oni... przecież oni są naprawdę dobrzy. Jakby na poziom tej ligi to są wysokie oceny ogólne, grają na swoich pozycjach. No, jakby co ja mam jeszcze zrobić? Nie mam pojęcia. Wyjazdy nam idą, remisujemy kolejny raz. Słuchajcie, zwycięstwa u siebie, remisy na wyjazdach ja biorę, tylko że my remisujemy na wyjazdach, a przegrywamy u siebie. I to jest problem tej symulacji, tego zespołu. Mamy Lee ładnie rozwiniętego, ale... No zobaczymy, słuchajcie, no zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze chwilę. Dajmy sobie jeszcze chwilę. Miejmy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Będzie to mega długi odcinek wrzucony w tygodniu, ale mam nadzieję, że jakoś to przetrwacie. Możecie najwyżej obejrzeć na raty. No co ja mogę więcej powiedzieć? Gramy kolejne spotkanie, tym razem od siebie, ze Swindon Town, czy nie, po prostu Swindon. Chociaż nie, Swindon Town. I jak to się skończy?
Remisem, okej. Okej, słuchajcie. Idziemy w lepszym kierunku, no. Idziemy w lepszym kierunku. Turner się rozwija. Lee troszeczkę przystanął. Griffiths powoli, ale Griffiths jeszcze ma chwilę, no bo on jest za młody, żeby grać w piłkę zawodowo. Rozwijaj tego Esio z Watfordu i to jest bardzo dobra propozycja. To jest bardzo dobra propozycja. Tylko muszę się zastanowić, kogo chcę wyrzucić, bo bramkarza bardzo chcę rozwijać. I muszę się zastanowić, kogo chciałbym wywalić w takim razie. Dostajemy kolejne raporty. Simpson chce grać, nie może grać. Matt Clark, fajna karta, znaczy fajny zawodnik, no ale drogi. Ten odszedł. A ten drugi to kto to? Lloyd Kelly, gdzie on jest? Jest, no fajny, no kurczę, kupiłbym na 2 miliony, nie? A niech go obserwuje, skoro nam się to pokazał, niech go obserwuje, dobra. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Gramy na wyjeździe. Nie jest w formie nasz goalkeeper podstawowy. Niech wskoczy nasz niepodstawowy goalkeeper. I damy zagrać Rose'owi tutaj w takim razie. Skoro nie radzi sobie tamten typ, to damy zagrać Rose'owi. Ty wskocz sobie za tego prawego obrońcę swoją drogą. Chociaż nie, nie wygląda to źle. Za Taylora sobie wskocz. Lloyd. Może grać bocznego, to niech zagra. Tu nie mamy lepszej opcji. Czemu to się znowu zmieniło? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, mamy zapisane. Mamy zapisane. Zobaczmy w takim razie kolejne spotkanie. Wyjazd, czy będzie remis? Oni mają 3 remisy z rzędu, a my? Wygrywamy mecz! No tego się nie spodziewałem. No tego się nie spodziewałem, słuchajcie. Zdobywamy 3 punkty, nasze pierwsze 3 punkty w tym zespole. Turner nam się rozwija, czy tam Turner, nie wiem. Ale ważne, słuchajcie, że no kurczę, no jest to dobrze, no. Wygrywamy spotkanie, no kto by się tego spodziewał. Przepraszam, zobaczmy co będzie dalej. Comiesięczny raport o juniorach. Zobaczmy, Iwan Lee, no powoli idzie do przodu, Griffiths idzie do przodu, no, on ma naprawdę potencjał gigantyczny, więc liczę na to, że on fajnie się tutaj pokaże. Zobaczmy, co jest dalej, ten Herb kojarzy, ale z Ultimate Team głównie. Nie jesteśmy na miejscu ostatnim, co cieszy, mamy 8 punktów po 10 spotkaniach, ale zobaczmy, no może teraz złapaliśmy lepszy... Może złapaliśmy teraz, słuchajcie, lepsze tempo, 2 do 1, co prawda opłacamy to kontuzją. I jak długa będzie ta kontuzja? 3 miesiące Fitzpatricka. Niedobrze. Niedobrze, słuchajcie. Niedobrze. No to był ważny element klubu, zespołu, a teraz nam wypada. Czy ty możesz grać bok obrony? Nie możesz grać bok obrony. Szkoda, bo nam tutaj jęczy. SO możesz grać. SP, DSP. Możesz grać PO. A czy PO może grać LO? Nie. Spróbujmy zrobić to tak, bo ja chciałbym, żeby grać grał ten typ. Cyk. Okej. Spróbujmy tak to ustawić. Trochę pozmieniałem. Troszeczkę pozmieniałem, słuchajcie. Ale dajmy im tak. Zobaczymy, jak to zadziała. Lidze szkółki, ale spokojnie, słuchajcie. Lidze szkółki jeszcze nie może grać w piłkę, z tego co ja rozumiem. Bo lidze szkółki ma lat. Nawet nie mile. Ale lidze szkółki jeszcze chyba nie może być w zespole podstawowym. A nawet jeżeli może, to ja spróbuję to zrobić w ten sposób. Poczekajmy chwilę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolejny mecz to twarde spotkanie pucharowe. Gramy u siebie. Gramy u siebie i mam nadzieję, że tu pokażemy. No tylko, że to jest lepszy zespół. To jest po prostu lepszy zespół. To jest dobrze zbudowany klub, no. No i tak czułem, że to się skończy. Oswell strzela 2 gole.
Ale spokojnie, słuchajcie, spokojnie. Zobaczmy, kolejny mecz gramy w lidze. Nie czuję się na siłach Cameron, a jego zdanie jest dla mnie istotne. Więc zobaczmy, jak to wygląda. To prawda, że się nie czujesz na siłach. To ciekawe. Dobra, wskoczy sobie tutaj ten typ. On ewidentnie nie poradził sobie na lewej stronie. On sobie nie poradził tu. Dobra. Czyli tak, ty sobie nie poradziłeś tu. Dałem ci szansę, nie radzisz sobie na razie. To co ja ci mam typie powiedzieć, no? Co ja ci mam powiedzieć? Spróbujemy ciebie jeszcze tu, ale jak tutaj odpadniesz, to już nie ma zmiłuj. Dobra, czekajcie. Tu w takim razie... Skoro ty nie jesteś w formie, to damy na razie za ciebie tutaj tego gościa. No i dobra, podpiszemy tego młodego. Podpiszemy tego młodego, słuchajcie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z tym zawodnikiem. Zespół... Szkółka juniorów. Zapraszam do podstawowego składu. Zapraszam do podstawowego składu. Nie dość, że zostajesz stary powołany do drużyny seniorskiej, to od razu masz szansę na debiut. Mam nadzieję, że nie zaprzepaścisz tej szansy, ale oglądamy go na treningach, słuchajcie, i wiemy, że jest dobry. Wiemy, że daje radę. Gramy z Joel Tone. Miejmy nadzieję, że to się uda. Gramy na wyjeździe. Przegrali i zremisowali, więc to nie jest dobra forma naszych rywali. I to wykorzystujemy. 0-1, słuchajcie. 0-1. Więc ja jestem naprawdę zadowolony. Kontrakt zaakceptowany. No i zobaczcie, że zespół, znaczy zarząd, naprawdę jest zadowolony z powodu tego, że jesteśmy w tej drużynie. To mnie cieszy, słuchajcie. Bardzo mi miło. Znaleźliśmy, słuchajcie, swoje miejsce na ziemi. To mi się podoba. Takie mam wrażenie. Powoli awansujemy. Wszystko to jakby tak nabrało teraz troszeczkę lepszej... Tak jakoś się zrobiło lepiej, słuchajcie. Jakoś się zrobiło lepiej. Zobaczmy. No co ja mogę wyjść? No sami to widzicie. No zaczynam się uśmiechać wreszcie w tej karierze. Lepsza muzyka, bo coś zaskoczyło. Turner zadowolony. No jest dobrze. No jest naprawdę... Jest naprawdę dobrze. Ten Jordan... Tak średnio bym powiedział. Maszyna ruszyła, piszecie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy maszyna ruszyła. Kogo my tutaj mamy? Forest G. Nie wiem, co ja robię. Jakby kogo wpuszczam. Ale słuchajcie, póki jest dobrze, to ja nie chcę tutaj kombinować ze zmianami własnymi. Udało tam się ustawić dobry zestaw. 2-2. Nie zawsze się wygra. Spokojnie. Marnujesz potencjał tego SO z Watfordu. Tylko słuchajcie, my musimy zbudować. Patrzcie, Lee wychodzi w podstawowym składzie, a nie ma nawet 60. Turnera musimy budować jako naszego podstawowego bramkarza. No ten Griffiths nam się przyda, ale dobra, z drugiej strony macie rację. Wywalimy Griffitha z treningu i w tamto miejsce wskoczy sobie ten gościu z Watfordu i tyle. Macie rację, co tutaj się dzieje. Wraca po kontuzji, spoko, spoko. Koniec zawieszenia. Gramy na wyjeździe teraz z zespołem. Nie wiem jakim. Ale to nieważne, bo i tak wygrywamy. A Artur strzela co mecz, to jest prawda. Artur ma 12 goli. A to jest nasz prawy skrzydłowy. Super, super. To jest chyba ten gościu z Gany, którego nie chciałem sprzedawać. Zapomniałem tego Griffitha wywalić. Powiem szczerze, że ten Griffith też idzie bardzo powoli. Troszeczkę mnie to martwi, że on się tak wolno rozwija. Troszeczkę mnie to martwi. Ale zobaczcie, że mamy miejsce 11 już. Więc wspinamy się w tej tabeli. Wspinamy się w tej tabeli. Czy możesz mieć prośbę? Nie możesz mieć prośby. Raport o juniorach. No fajnie, wiemy, że się rozwija i wiemy, że ma potencjał. Cieszy mnie to ogromnie. Zespół wygląda w ten sposób. Co ja mogę powiedzieć? No działa, działa. Wymieniamy tylko typa z ławki. Wymieniamy typa z Barcy. To nie jest Artur z Barcy. To nie jest Artur z Barcy. Cyk. No i cyk. No i łatwo. No i pięknie. No i zarąbiście. Ej. Podoba mi się. Jest dobrze, słuchajcie. Jest dobrze.